Hej, z tej strony Tomasz Nowak. Victima jest opowiadaniem wprowadzającym w zbliżającą się serię Kroniki Potępionych. Maraton mojego horroru już od 5 czerwca codziennie przez 7 dni. Życzę miłego słuchania. Rozdział pierwszy. Nick przeklął pod nosem. Wspomnienia splunęły mu prosto w twarz, wywołując złość na myśl o przeszłości. Małżeństwo z Mary było największą pomyłką jego życia. 3 zmarnowane lata, których nikt już mu nie zwróci. Zaciągnął się papierosem ostatni raz i wyrzucił peta przez otwarte okno samochodu. Sięgnął po następnego. Musiał się uspokoić. Z reguły kłócili się o zwyczajne bzdury. Początkowa euforia i zauroczenie prędko ustąpiły miejsca codziennej rutynie i znużeniu. Fakt, że nie było między nimi prawdziwej miłości, tylko przesądził o tym, że w końcu wszystko się rozpadło, jak przysłowiowy domek z kart. Sprawa rozwodowa ciągnęła się przez kilka miesięcy. Kwestie formalne, załatwianie dokumentów niezbędnych do zakończenia pożycia małżeńskiego, ustalenia z prawnikami i wreszcie rozprawa sądowa. Na szczęście zarówno dla Nicka, jak i Mary wszystko zostało załatwione podczas pierwszej rozprawy, na której sąd przesłuchał strony, a następnie po naradzie ogłosił wyrok. Nie było orzekania winy ani kwestii rodzicielskich. Przez 3 lata nie doczekali się dzieci, więc nie trzeba było ustalać praw rodzicielskich, prawa do odwiedzin i innych kwestii z tym związanych. Ujmując wszystko najprościej, rozeszli się za porozumieniem stron. Zabawne, jaki los bywa przewrotny i jak ochoczo robi z ludźmi, na co tylko ma ochotę. Nick i Mary doskonale przekonali się o tej prawidłowości na własnych tyłkach. Wpierw nie mogli żyć bez siebie. Całowali się i obściskiwali przy każdej nadarzającej okazji, niczym para nastolatków chcących pierwszy raz w życiu doznać uniesienia. Później miotali w swoim kierunku pioruny z oczu. Zresztą nie tylko, nie mogąc patrzeć jedno na drugie. Chcąc wyrzucić z pamięci Mary i wszystko, co z nią związane, Nick postanowił zmienić miejsce zamieszkania. Rzecz jasna, mógł wyprowadzić się do sąsiedniego miasta, Pueblo, Cannon City, Buena Vista albo po prostu Denver. Każde z nich na wyciągnięcie ręki, ale w jego przeświadczeniu to wciąż było za blisko. W jakiś sposób mimo wszystko przypominałyby mu wciąż o Mary. Nawet wtedy, gdy jechał samochodem w kierunku El Paso, kobieta wciąż pojawiała się w jego pamięci. Pożądał jej, ale zarazem i nienawidził. Z całą pewnością tak to można było określić, ale powoli zostawała tylko gorzka nienawiść. Potrzebował odświeżenia. Zdecydowanie go potrzebował. Twardego resetu i czystej karty pamięci, powiewu wolności. Tym bardziej, że przecież był niespełnionym pisarzem. Od najmłodszych lat uwielbiał oddawać się swojej wybujałej wyobraźni. Z kolegami ze szkolnej ławki pół dzieciństwa spędził przy grach fabularnych, aż zaczął sam wymyślać własne przygody i opowiadania. Początkowo krótkie i pisane do szuflady, stopniowo urosły do miana solidnych opowieści. Z biegiem lat zaczął odkrywać, że największą przyjemność sprawia mu pisanie rzeczy tragicznych, kryminałów z ciężkimi, brutalnymi morderstwami. Najgorsze ze wszystkiego było to, że Mary nigdy go nie wspierała w jego literackich próbach. Uważała, że są to mrzonki z przeszłości, pozostałość po niedojrzałym chłopcu, którym niegdyś był, a który w jej mniemaniu czasami jeszcze wchodził w jego skórę. Nick natomiast głęboko wierzył, że pewnego dnia odniesie sukces, a wtedy ta niewdzięczna kobieta, jak zwykł o niej mówić, Będzie żałowała, że lepiej go nie traktowała. Wpierw jednak musiał znaleźć spokojną przystań, w której osiądzie i nic nie będzie zakłócało jego literackiego sanktum. Jako cel swojej przeprowadzki wybrał Teksas. Podobno jego przodkowie przybyli właśnie na tamte tereny i założyli niewielką kolonię na południe od San Antonio, żyjącą z chowu bydła, tak przynajmniej opowiadał mu kiedyś dziadek. Interes kwitł i prężnie się rozwijał, a kilka chat z niepozornymi farmami z czasem urosło do rangi miasteczka. Mieszkańców przybywało, a wraz z nimi rosło handlowe znaczenie miasteczka w tej części Teksasu. Niestety, w pierwszej połowie XIX wieku, na skutek wzmożonego osadnictwa anglosasów na tych terenach, rząd w Meksyku postanowił wprowadzić stopniowe ograniczanie swobód mieszkańcom Teksasu. Na skutek tego Teksańczycy ogłosili separację, a Meksykanie najechali dzisiejsze San Antonio, a dokładniej znajdujący się na jego terenie kompleks misji Alamo oraz przyległe tereny. Wszystko dookoła miasta zostało splądrowane przez armię generała Antonio Lópeza de Santa Anny w czasie rewolucji teksańskiej, w tym również miasteczko, o którym opowiadał Nickowi jego dziadek. Nigdy jednak nie poznał nazwy tego miejsca, która zatarła się w annałach historii. Opowiastka fajna dla ucha piętnastolatka, ale jako dorosły facet Nick powątpiewał, czy faktycznie była prawdziwa. Nie miało to jednak większego znaczenia, czy opowieść dziadka była prawdą czy bójdą. Ważne, że San Antonio było daleko od okolic Colorado Springs. Podróż do San Antonio zajęła mu kilka dni. Po drodze zatrzymywał się w obskurnych motelach i jedno- bądź dwugwiazdkowych hotelach, starając się wysupłać przynajmniej te parę stron swojej najnowszej opowieści. Przypomniało mu się dawne życie, swego rodzaju namiastka wolności, gdy nie musiał wysłuchiwać „do cholery, weź się za uczciwą robotę, darmozjacie”. Te słowa najbardziej go wkurzały ze wszystkich obelg. Przecież pracował w banku, co prawda jako ochroniarz, a nie sektorowy pracownik zarabiający solidne pieniądze, dające stabilny status społeczny, ale jednak. Przynosił forsę co miesiąc, a jej wciąż było mało. Zarabiał normalne pieniądze, jak każdy Amerykanin. Natomiast Mary nie przynosiła nawet połowy tego, co on. Niewdzięczna wywłoka. Powtarzał za każdym razem, gdy przypomniał sobie, jak obrzucała go kolejnymi inwektywami. Obibok, leń, wałkoń, nierób. Westchnął. W takich momentach włączał laptopa i przez następne godziny stukał po klawiaturze, tworząc kolejne zdania. Starał się znaleźć wenę, której od pewnego czasu brakowało, ale wiedział, że czekając na nią straci masę czasu. W przerwach od pisania surfował po sieci, szukając ogłoszeń na parcelę w okolicy, którą obrał za swój cel. Po sprzedaniu domu w Colorado Springs, który kupili wspólnie z Mary, zgodnie z wyrokiem sądu podzielili pieniądze na pół i poszli w świat. Nick miał jeszcze trochę swoich oszczędności, wiedział jednak, że z tym, co posiada, ciężko będzie mu znaleźć jakieś dogodne lokum. Od 3 dni starał się namierzyć właściwe ogłoszenie, jednak bezskutecznie. Dopiero po tygodniu pomieszkiwania w obskurnym dwugwiazdkowym hotelu Anthony Inn przy autostradzie międzystanowej nr 10 w drodze do El Paso znalazł to, czego szukał. Ktoś chciał sprzedać dom w malowniczej okolicy w południowym Teksasie, Great Hill. Przeczytał, próbując ustalić w myślach, czy spotkał się już z tą nazwą. Gdy wybierał numer telefonu, jedna rzecz nie dawała mu spokoju. Uznał jednak, że dopyta o to na miejscu. John Cardente, słucham. Rozległ się twardy głos w słuchawce. Właściciel z całą pewnością nie jest rodowitym południowcem. Pomyślał Nick, przypominając sobie, jak bardzo go wkurza akcent potomków Konfederacji. W Johnie Cardente było coś z Europejczyka. Dało się to wyczuć po samej tonacji, ale przede wszystkim główną rolę odgrywał akcent. Witam, nazywam się Nick Powell. Znalazłem pańskie ogłoszenie w internecie. Chciałem się dowiedzieć, czy jest wciąż aktualne. Spytał, wpatrując się w ekran monitora, na którym widniało rzeczone ogłoszenie. Oczywiście. Rozległo się zdawkowe zapewnienie. Chciałby pan pewnie obejrzeć nieruchomość osobiście? Naturalnie. Jestem w El Paso. Jutro powinienem dotrzeć do San Antonio i wtedy odbiję na południe. Powiedział pośpiesznie Nick, chcąc pokazać się od strony zdecydowanego klienta. Jestem zainteresowany kupnem tego domu, dlatego gdybym mógł prosić o wstrzymanie się z przyjmowaniem nowych... Spokojnie. Usłyszał w słuchawce zapewnienie, które brzmiało, jakby wypowiedział je leniwiec. Jest pan pierwszy od momentu umieszczenia ogłoszenia na stronie. Zapewnił mężczyzna po drugiej stronie linii, wcinając się Nickowi w słowo. To... dobrze. Skontaktuję się z panem, gdy będę na miejscu. Powiedział Nick. W takim razie będę czekał na pański telefon. Odpowiedział John Cardente. Nick rozłączył się i odłożył komórkę na stolik przed sobą. Wpatrywał się w nią jak zaklęty, czując, że być może właśnie otwiera się przed nim lepsza przyszłość. Na miejsce dotarł następnego dnia około 4:00 po południu. Dom był nieduży. Posiadał niskie poddasze i mały trawnik na tyłach domu. Ledwie zmieściłby się tam grill, plastikowy stół i para krzeseł, nie wspominając o parasolu ogrodowym. Po drugiej stronie wzdłuż ulicy stały 3 budynki, podobnej wielkości jak ten, który Nick zamierzał kupić. Domy otaczały rzadko rosnące drzewa i krzewy, które rozciągały się wzdłuż drogi, przez co wszystkie 3 budynki wyglądały, jakby wtopiono je w las. Było tu niesamowicie cicho. Czasami zdawało się, że nawet nie słychać ptaków, które przecież miały dogodne warunki do bytowania w tych okolicach. Właściciel zjawił się 10 minut później, po tym jak Nick się z nim skontaktował. Czarny Ford Thunderbird z 1982 roku zatrzymał się na poboczu, a następnie wysiadł z niego wysoki, szczupły mężczyzna w bordowym garniturze. Czarna chusta w butonierce wywołała na twarzy Nicka lekką konsternację. W swoich niebieskich, spłowiałych dżinsach i wytartej czerwonej koszuli w kratkę wyglądał jak żebrak w porównaniu z tym mężczyzną. John Cardente natomiast sprawiał wrażenie biznesmena, który codziennie sprzedaje kilka nieruchomości takim ludziom jak Nick. W lewej ręce mężczyzna trzymał solidny, czarny neseser. Oprowadził Nicka po wnętrzu ze staranną dokładnością. Opowiedział, co się działo z budynkiem na przestrzeni kilku ostatnich lat, zapewniając, że wszelkie niezbędne kontrole gazowe, elektryczne czy wodno-sanitarne nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości i usterek. Na potwierdzenie tych rewelacji miał stosowne dokumenty w czarnym neseserze. Po wstępnym zaprezentowaniu wnętrza wyszli na zewnątrz przez drzwi tarasowe, aby obejrzeć niewielki ogród ze starannie przystrzyżonym trawnikiem. Nick wyciągnął papierosa i zapalił go. Rozmawiali dłuższą chwilę na luźniejsze tematy. Gdy skończył palić, zadusił niedopałek w popielniczce, po czym wrócili do środka budynku. Od dobrych 10 minut siedzieli przy stole, tocząc tak zwaną gadkę-szmatkę na neutralne tematy. Głównie temat zdominowała debata w związku z mistrzostwami świata w koszykówce mężczyzn, które odbywały się tego roku w Chinach. Jednak w końcu ciekawość Nicka nie wytrzymała. Kwestia ceny za parcelę była jedyną rzeczą, która go dręczyła. Słyszał o historiach, że ktoś, chcąc się pozbyć na gwałt nieruchomości, spuszczał cenę do takiej wartości, że kupujący walili drzwiami, oknami i przez komin. Niech mi pan powie, bo nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego pan wystawił taką niską cenę? Obydwoje wiemy, że dom jest wart dużo więcej. John Cardente uśmiechnął się i postukał palcami o blat stolika. Oczywiście, że jest wart więcej. Powiedział, śmiejąc się w absolutnie szczery sposób. Co tu dużo mówić. Muszę się go pozbyć, bo z żoną przenosimy się do Francji i jest dla mnie tylko niepotrzebnym problemem. Nie planuję wracać do Stanów, więc kwestia wynajmu odpadała, bo kto by doglądał domu pod moją nieobecność? Sam pan widzi. Mężczyzna zrobił krótką przerwę. Musieliśmy z żoną szybko podjąć decyzję. Stąd taka niska cena, aby prędko znaleźć kupca. Zadzwonił pan praktycznie po godzinie od umieszczenia przeze mnie tego ogłoszenia. Aż jestem zdziwiony, że nikt pana nie uprzedził. Powiedział właściciel. Oczywiście ogłoszenie mogło wisieć na stronie od bardzo dawna, a tym samym ludzie z jakiegoś powodu nie chcieli go kupić. Tego jednak nikt nie mógł wiedzieć, bo ta opcja była ukryta na stronie dla oglądającego ogłoszenie. Pozostało mu jedynie wierzyć na słowa, bo przecież John Cardente nie musiał mówić mu całej prawdy. Zresztą była to tak błaha sprawa, że nikt nie zaprzątał sobie nią myśli. Pewnie ma rodzinę we Francji, pomyślał. Uśmiechnął się. Uznał, że po prostu szczęście w końcu spojrzało na niego przychylnie. Po ostatecznych ustaleniach i wyjaśnieniu pozostałych kwestii, które były wymagane do finalizacji przedsięwzięcia, spisali wszelkie niezbędne umowy. Nick Powell wypisał czek, po czym John Cardente wręczył mu klucze. Uścisnęli sobie dłonie. Mężczyzna w bordowym garniturze wyszedł w kierunku swojego czarnego Forda Thunderbirda 8. generacji i Nick nigdy więcej już go nie widział. Stał jeszcze przez jakiś czas na ganku swojego nowego domu i rozmyślał o tym, co go teraz czekało. Wszystko zostało przeprowadzone trochę na zwariowanych zasadach. Nick wyraził początkowo obawę, że przecież trzeba by ściągnąć notariusza i spisać akt własności. Cardente zaśmiał się zdawkowo, wyciągnął telefon i zadzwonił gdzieś, po czym powiedział, że wszystko jest już dograne, a wpis pojawi się w zapisie cyfrowym w ciągu 10 minut. Najwyraźniej John Cardente miał plecy u tutejszego notariusza, przez to nie była wymagana jego obecność podczas transakcji. Nikt nie chciał dać temu wiary. W sumie trudno się dziwić, więc John Cardente poczekał wymagany czas, a gdy Nick upewnił się za pośrednictwem internetu, że nieruchomość stała się jego własnością, wówczas się pożegnali. Notariusz prześle akt własności do pana w przeciągu 3 dni. Gdyby jednak się ociągał, to proszę napisać do mnie maila. Pogonię go. Zapewnił uprzejmie mężczyzna w bordowym garniturze, po czym ruszył w stronę swojego auta. Nick miał jeszcze trochę oszczędności, które wystarczyły mu na kilka miesięcy skromnego życia bez konieczności podejmowania normalnej pracy. Wiedział jednak, że prędzej czy później będzie musiał poszukać czegoś na przeczekanie, zanim odbije się od dna. Zakup domu musiał jednak uczcić. Poszedł do samochodu i wyciągnął z bagażnika butelkę whisky, którą kupił w San Antonio podczas krótkiego postoju po prawie 4 godzinach jazdy. Stojąc tyłem do 3 budynków, miał dziwne wrażenie, że ktoś mu się przygląda. Jednak gdy spojrzał przez ramię, nikogo nie dostrzegł. 2 z budynków były parterowymi bliźniakami przytulonymi do siebie praktycznie jedną ścianą. Rozdzielał je niski żywopłot. 3. dom był piętrowym budynkiem o dwuspadzistym dachu. Była 5 po południu i raczej ktoś powinien już wrócić, a tym samym krzątać się po okolicy. Nick rozejrzał się, szukając jakichkolwiek oznak życia. Na próżno. Przez szosę przemknęła ciężarówka, trąbiąc ostrzegawczo. Chmura pyłu i kurzu pomknęła wraz z nią. Gdy przejechała, Nick przeszedł przez jezdnię i podszedł do drzwi pierwszego z domów. Na skrzynkach pocztowych kolejno widniały nazwiska Brown, Davis i Jones. Pomyślał, że wypada przywitać się z sąsiadami i chociaż się przedstawić. Zapukał, a następnie wdusił dzwonek na prawo od futryny domu Brownów. Czekał z pół minuty, jednak nikt mu nie otworzył. Powtórzył wezwanie, ale bezskutecznie. Tak samo było w domu Davisów i piętrowym budynku Jonesów. Pomyślał, że może domy są puste, a właścicieli już dawno w nich nie ma. Może wyjechali, aby odpocząć od codzienności. Pokręcił głową, samemu zaprzeczając. 3 rodziny jednocześnie. Niemożliwe. Może po prostu wszyscy pracują do późna. Zajrzę do nich innym razem. Mruknął pod nosem, schodząc po drewnianych stopniach. Wrócił pod swój dom i wszedł do środka. Gdy zamykał za sobą drzwi, znów miał to nieprzyjemne mrowienie na karku, ale tym razem nie obracał się za siebie. Resztę dnia postanowił spędzić na aklimatyzowaniu się w nowym miejscu. Przejrzał wszystko wzdłuż i wszerz, aby ocenić, w jakim jest stanie. O dziwo, wszystko było praktycznie jak nowe. Kuchnia została w pełni uposażona, jednak w granicach rozsądku. Byłoby dziwne, gdyby wszystko było jak spod igły za taką cenę. Czajnik elektryczny stojący na blacie obok lodówki nosił wyraźne ślady używania. Gumowa rączka miała przetarcia, a w środku zobaczył osad z kamienia. Lodówka była pusta, ale dało się wyczuć po zapachu, że niedawno była używana. Kuchenkę gazową starannie wyczyszczono, ale gdy przyjrzał się bliżej, dostrzegł niedomyte, ledwie widoczne pozostałości tłuszczu. Wejście do łazienki miało małe uszkodzenie na wysokości klamki od zewnętrznej strony. Przypominało zadrapanie. Sama łazienka była nieduża, znacznie mniejsza od kuchni. Umywalka, ubikacja, prysznic i pralka. Na baterii w prysznicu też był kamień, nawet więcej niż w czajniku. Przez chwilę zastanawiał się, gdzie będzie rozwieszać pranie, jednak po wejściu do salonu zobaczył złożoną suszarkę, która oparta była o ścianę z boku szafy. Ostatnie pomieszczenie było przedłużeniem salonu i stanowiło niewielką sypialnię. Znajdowało się w niej łóżko i nieduża komoda ze stojącym na niej telewizorem. Z salonu było również bezpośrednie wyjście na taras. Wyszedł na korytarz i spojrzał na klapę w suficie z wysuwaną drabiną. Czuł ciekawość, jakie skarby z przeszłości mogą się czaić na poddaszu, chociaż coś podpowiadało mu, że to będzie jedyne pomieszczenie, które będzie puste. Postanowił, że poddasze sprawdzi kiedy indziej. Wrócił do salonu. Usiadł wygodnie przy biurku stojącym pod oknem i włączył laptopa. Następnie 2 godziny spędził na pisaniu, zagłębiając się w wykreowanym przez siebie świecie. Historii o ponurym mechaniku, Williamie Blake'u, który na skutek traumatycznego przeżycia z dzieciństwa wiele lat później zaczyna mordować kobiety za pomocą rączki od lewarka, a następnie rozpuszcza ich ciała w kwasie z akumulatorów. Wzdrygnął się na myśl o tym, co jego wyobraźnia mu podsunęła, gdy zaczął kreślić pierwsze słowa jakieś 2 miesiące wstecz, ale później uznał, że to doskonały materiał na dobry kryminał, a może nawet powieść grozy. Swoisty letarg, w który wpadł, a który trwał dobrych kilka godzin, przerwał hałas dobiegający z kuchni. Obrócił się za siebie i popatrzył przez otwarte drzwi. Światło było zgaszone, więc nic nie widział. Podniósł się i poszedł z zamiarem zrobienia sobie herbaty oraz sprawdzenia, co się stało. Na środku podłogi leżała puszka z kawą. Spojrzał w górę i zobaczył otwartą szafkę, z której pewnie wypadła. Nachylił się, podniósł ją i odłożył na miejsce z przekonaniem, że pewnie drzwiczki się nie domykają. Wstawił wodę i spojrzał przez okienko na zewnątrz. Poczuł ciarki. Ciemności spowijały całą okolicę. Światło jedynej, ulicznej lampy znajdującej się na prawo od jego domu było ledwie widoczne. Nie to było jednak niepokojące. Popatrzył w kierunku domów Brownów, Davisów i Jonesów. Przeszedł mu dreszcz po plecach, gdy nadal nie zauważył żadnego palącego się światła. Sięgnął po telefon komórkowy z zamiarem wybrania połączenia alarmowego celem zgłoszenia całej tej sytuacji. Już miał wybierać numer, ale zrezygnował. Panika jest złym doradcą. Prawdopodobnie wszyscy ci ludzie po drugiej stronie są tak dobrymi znajomymi, że wspólnie wyjechali na wakacje. Było to bardzo wygodne wytłumaczenie, które sam sobie wtłoczył do głowy, trzymając się go niczym mały chłopiec rąbka spódnicy swojej matki. Ani trochę nie uśmiechało mu się iść sprawdzać, czy może jednak ktoś jest po drugiej stronie, albo co gorsza, czy coś się nie stało. Zagryzł wargi i sięgnął po papierosy. Zaczął je uporczywie palić, szukając w nikotynie wyciszenia. Po trzecim spalonym postanowił, że poczeka kilka dni i jak nic się nie zmieni, to wtedy zadzwoni po glinę. Po namyśle zrezygnował z herbaty, którą chciał sobie zaparzyć. Nawet dalsze pisanie zaczęło mu iść z oporami. Cała ta sytuacja była niepokojąca. Musiał się przespać i przemyśleć wszystko na spokojnie. Poszedł do sypialni i wpakował się do łóżka, starając się zapomnieć o wszystkim, oglądając jeszcze telewizję przez kilkanaście minut. Niestety na marne. Gdy wyłączył telewizor i pozwolił opaść powiekom, zaczął szukać odpowiedniego miejsca. Rzucał się po łóżku przez dobrą godzinę, a gdy wreszcie usnął, zaczęły go dręczyć sny. Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że pamiętał, co mu się śniło. Tak jak nigdy nie mógł przypomnieć sobie, o czym śnił, tak tej nocy pamiętał wszystko i to bardzo dokładnie. Wszystko to były pierdoły w dużym uproszczeniu. Śnił o dziewczynie oglądającej telewizję na kanapie, później o mężczyźnie w jakimś pomieszczeniu, który pochylał się nad wielkim stołem. Coś leżało na nim, ale nie widział, co dokładnie. Następnie śnił o kobiecie zamkniętej w ciemnej piwnicy. Próbowała się wydostać. Widział półnagą kobietę, która malowała twarz przed staromodną toaletką. Później mężczyznę, który wspinał się po schodach. Kobietę, która trzymała lalkę i przyglądała się jej uważnie. I na sam koniec znowu ujrzał mężczyznę. Tym razem stojącego przed furgonetką na totalnym odludziu. Nie było to nic nadzwyczajnego w tych poszczególnych snach, z wyjątkiem jednej rzeczy. Każdy z nich miał wspólny mianownik – drzwi. Zawsze każda z postaci wchodziła w którymś momencie w interakcję z drzwiami. Otwierała je, zamykała, stała przed nimi przyglądając się im. Wszystkich snów łącznie było 7. Ni mniej, ni więcej, tylko 7. Pamiętał je tak dokładnie, jakby obejrzał wiele razy jeden i ten sam film w telewizorze. Coś trzasnęło, a on się zbudził. Zaspany sięgnął po telefon komórkowy, krótko po 3:00 w nocy. Wiele nie myśląc, pozwolił powiekom opaść w dół. Kolejne trzaśnięcie, przez które wreszcie zdecydował się ruszyć. Zapalił nocną lampkę i półprzytomny ruszył do kuchni, aby napić się wody. Był tak otępiały, że wparował do środka, prawie potykając się o przedmiot leżący na podłodze. Przeklinając, włączył światło, które poraziło jego zaspane oczy, ale pomimo tego zauważył puszkę od kawy. Po plecach przeszedł mu dreszcz. W pierwszej chwili nie wiedział, co zrobić. Może faktycznie powinien zadzwonić na numer alarmowy, może ktoś robi mu głupie żarty. Podniósł puszkę i włożył ją na swoje miejsce. Gdy tylko zamknął drzwiczki, rozległo się głośne, równomierne pukanie dobiegające z góry. Ktoś był na poddaszu. Wstrzymał oddech i czym prędzej ruszył do salonu po telefon. Szedł na palcach, w obawie, że zostanie usłyszany. Gdy tylko rozległ się głos w słuchawce, zaczął mówić, nie czekając, aż ten ktoś się przedstawi. Halo, ktoś jest w moim domu, proszę przyślijcie pomoc. Powiedział tak cicho, jak tylko mógł. Spokojnie, proszę się schować i nie rozłączać. Namierzam pański sygnał, pomoc już jest w drodze. Dziękuję, pośpieszcie się. Powiedział szeptem, patrząc w ciemność spowijającą korytarz. Początkowo wpatrywał się w niego, spodziewając się, że za chwilę ktoś się wyłoni, a następnie ruszy w jego kierunku. Ta myśl wywołała u niego dreszcze. Położył się za kanapą, przez co, gdyby ktoś wszedł, to i tak by go nie zauważył. Trzaski u góry ucichły i na dobrą sprawę wszystko było jak wcześniej. Był jednak pewien na 100%, że ktoś lub coś buszowało do góry. Może jakieś zwierzę dostało się z dworu. Słyszałem, że kuny lubią się wprowadzić bez uprzedzenia i później dokuczać po nocy. Pomyślał, wlepiając oczy w drzwi prowadzące na korytarz. Lampa w salonie zaczęła się kołysać na boki. Sama z siebie. Tak o, jakby ruszona silnym podmuchem wiatru. Przyglądał się temu zjawisku jak zaklęty, nie mogąc pojąć, co widzi. Dopiero po paru płytkich oddechach wyskoczył za kanapy jak oparzony i wybiegł na korytarz, po czym pognał w kierunku wyjścia na zewnątrz domu. Odryglował zasuwy i otwierając drzwi zobaczył niebieskie światła policyjnych lamp na radiowozie. Dwóch policjantów. Jeden wyższy od drugiego wysiadło z pojazdu i spojrzeli na wybiegającego z domu Nika, nie zdradzając żadnych emocji. Ten niższy miał zupełnie łysy łeb. Wyglądał trochę jak Harry Lime z filmu o Kevinie, który został sam w domu na święta. Wyższy policjant mógłby pracować w Muzeum Figur Woskowych i robić za jedną z osobliwości. Mimo umiarkowanie ciepłego klimatu, w którym się znajdowali, mężczyzna był strasznie blady. Ciemne, krótkie włosy odznaczały się znacząco na jego czaszce obciągniętej skórą, przyozdobioną czerwonymi ogniskami łuszczycy. Dobrze, że panowie już jesteście, powiedział Powell, podchodząc do policjantów, którzy popatrzyli najpierw na niego, a później na dom za nim. Czy wciąż słychać hałas? Skąd dochodzi? Spytał Dabler Harego Lejma. Przed chwilą ucichło. Spod dasza. Powiedział Nick, obejmując się ramionami. Policjanci wyciągnęli latarki i broni, po czym ruszyli do środka budynku. Kazali mu zostać na zewnątrz. Nick pokornie usłuchał i zaczekał przy radiowozie, którego niebieskie światła odbijały się w szybach jego domu. Obejrzał się za siebie, czy ktoś z sąsiadów nie stoi w oknie i nie obserwuje, co się dzieje. Każdy by tak zrobił, gdyby w nocy obudził go błysk policyjnego koguta. Policjanci wrócili po kilku minutach. Przeszukali dokładnie cały dom, wyszli na górę i z rozbrajającą szczerością powiedzieli, że nie znaleźli niczego podejrzanego. Zupełnie nic? Nawet śladów bytowania jakiegoś zwierzaka? Może kuna? Zaproponował Nick. Nic. Czy te zdarzenia miały już miejsce? Spytał wysoki policjant z łuszczycą głowy. Nie, to pierwszy raz. Poza tym od niedawna wprowadziłem się tutaj. Nie znam dobrze okolicy. Mogą mi panowie powiedzieć, kim są właściciele tych domów? Spytał, spoglądając w kierunku trzech budynków po drugiej stronie jezdni. Skoro już tu się pofatygowali, to chciał wypytać o to, co go dręczyło. Policjanci zmierzyli drugą stronę ulicy chłodnym, nie wyrażającym niczego wzrokiem. Następnie spojrzeli znów na zdenerwowanego Nika. Nikt tam nie mieszka. Budynki stoją puste od 2 lat. Powiedział policjant Harry, chowając latarkę. Nick za nie mówił. Był zupełnie sam w tej okolicy. Przebiegł mu zimny dreszcz po plecach, ale po chwili przekalkulował, że ma to też pozytywne strony. Brak wścibskich oczu. Spokój. Jakby któraś z rodzin miała małe dzieci, to wciąż by hałasowały. Spokój był sprzymierzeńcem pisarza. Ale jacyś właściciele chyba są, prawda? Dopytywał Nick. Z pewnością, tylko od bardzo dawna ich tutaj nie widziałem. Powiedział niższy policjant, otwierając drzwi radiowozu od strony pasażera. Dlaczego? Spytał Nick. Mundurowi wzruszyli ramionami, co oznaczało, że nie mają pojęcia. Czuł, że coś przed nim ukrywają, ale wolał ich nie naciskać. Podziękował im za interwencję i wrócił do mieszkania. Może jednak trzeba było spytać, o co chodzi z tymi 3 domami po drugiej stronie ulicy. Teraz będzie mnie to męczyć i nie usnę już przez resztę nocy, pomyślał Nick. Świadomość, że jest sam w promieniu 5 kilometrów, bo tyle dzieliło go od najbliższego, większego miasteczka, podziałała niczym silny narkotyk. Siedział na kanapie i wpatrywał się w telewizor, próbując znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenie zaistniałej sytuacji. Powoli zaczęły kiełkować w jego głowie różne wyjaśnienia. Może te 3 domy należały do jednej i tej samej osoby, która wynajmowała je innym ludziom. Albo może jedna duża rodzina, rodzice w jednym i 2 dzieci, każde we własnym, wraz ze swoimi rodzicami. A może ktoś ich zamordował i ciała leżą tam nadal, zgniłe, obgryzione przez szczury. Słyszał historię, że znajdywano trupa po ponad roku lub więcej, nie mając pojęcia na pierwszy rzut oka, jakiej płci był ten ktoś. Prędko wykluczył ten pomysł. Policja na pewno by się zainteresowała tajemniczym zniknięciem kilku lub nawet kilkunastu osób. Za oknem zaczynało świtać, jednak za wcześnie było jeszcze, żeby powiedzieć, że nastał nowy dzień. Przez resztę nocy nic już się nie działo, przez to umysł Nika doszedł do wniosku, że wszystko co widział lub słyszał, to były przewidzenia. Przez kilka następnych nocy nic się nie wydarzyło. Powoli docierało do niego, że coś musiało mu się przyśnić i mieszka w najzwyklejszym domu. Po tygodniu wszystko się jednak zmieniło. Był piątek, późne popołudnie. Nick odreagowywał na kanapie z piwem w ręce, oglądając jeden z tych sitcomowych seriali komediowych pokroju świata według Bandich. Co jakiś czas zaśmiał się, ale raczej nie była to rozrywka, która na dłużej potrafiła go złapać w swoje objęcia. Podniósł się z kanapy i poszedł do kuchni, aby nasypać sobie dodatkową porcję chipsów. Prawą stopą uderzył o maskownicę u dołu szafki, a ta odpadła i wpadła pod spód. Przeklął pod nosem, nachylił się i wydobył ją po omacku. Założył z powrotem na swoje miejsce i z satysfakcją, że udało mu się naprawić uszkodzenie, wrócił na kanapę w salonie. 3 uderzenia, jakby pukanie do drzwi, poniosły się z góry nad nim. Spojrzał w sufit, w pierwszej chwili nie wiedząc, co to może oznaczać. Po kilku dniach jego umysł wyparł ponure wspomnienie z pierwszej nocy spędzonej w tym domu. Powoli jednak dotarło do niego, co to wszystko może oznaczać. Sięgnął po kij bejsbolowy, który zakupił następnego dnia po wizycie policjantów, oraz latarkę, na wypadek, gdyby na poddaszu nie było światła, po czym poszedł w stronę drzwiczek na górę. Był zdecydowany samemu rozliczyć się z napastnikiem. Pociągnął za sznurek i składane schody wysunęły się powoli do jego stóp. Kimkolwiek jesteś, mam broń! Radzę ci się odezwać! Wrzasnął, wpatrując się w dziurę w suficie. Odpowiedziała mu cisza. Zaczął się wspinać, ściskając baseball z całych sił. Pomyśleć, że to był pierwszy raz, kiedy odważył się wejść na poddasze. Ku jego zaskoczeniu ujrzał praktycznie pustą przestrzeń. Stare, zakurzone deski skrzypiały przy każdym kroku. Zrozumiał, że nie mógł wtedy być to człowiek. Gdy zadzwonił na policję z obawy, że ktoś się włamał, bo jedyne co było słychać to zwykłe pukanie, a nie skrzypienie uginanych desek, tak jak teraz pod nim. Musiało to być więc jakieś drobne zwierzę. Pociągnął za łańcuszek prowadzący do żarówki, a ta błysnęła słabym, pomarańczowym światłem. Niepotrzebnie brał latarkę. W najdalszej części pomieszczenia zobaczył masywną, drewnianą szafę zamykaną na 2 drzwi. Jakim cudem ktoś ją tutaj wtaszczył? Pomyślał, patrząc uważnie na mebel. Szafa musiała mieć wiele lat. Wyglądała na taką. Powierzchnię skrzydeł pokrywała skomplikowana plątanina wyżłobionych zdobień. Zaciekawiony podszedł bliżej i wtem usłyszał znowu to samo pukanie, co wcześniej. Dochodziło jakby z wnętrza szafy. Uniósł kij gotów do ataku i szybkim, zdecydowanym ruchem otworzył jedno skrzydło. Pusto. Liczył, że coś jednak znajdzie, albo kogoś. Poczuł się rozczarowany. Długo jednak nie musiał czekać na atrakcję, bo dudnienie rozległo się ponownie. Wtedy zrozumiał. Ten hałas dochodził zza szafy. Zaczął ją odciągać i mimo, że była pusta, ważyła chyba ze 100 kilogramów. Z trudem ją ruszył i kawałek po kawałku odsunął na tyle, aby zobaczyć, co się za nią skrywało. Zaskoczony spojrzał na wykonane z drewnianych, surowych desek drzwi. Musiały być jeszcze starsze niż szafa. Klamka w kształcie okrągłego spoiwa od łańcucha zwieszała się milcząco ku ziemi, jakby czekając, aż ktoś się na niej powiesi. Między deskami ziały szczeliny, przez które Nick dostrzegł ledwie widoczną czerwoną poświatę. Ciężka, zardzewiała zasuwa blokowała wieżeję. Wyciągnął dłoń w jej kierunku i akurat w tym momencie rozległo się pukanie. To chodziło z drugiej strony tych drzwi. Zupełnie tak, jakby ktoś za nimi stał i chciał, aby go wpuścić. Nick powinien mieć więcej wyobraźni i roztropności. Przecież te drzwi były na ścianie nośnej. Nie było możliwości, aby znajdowało się tutaj ukryte pomieszczenie, w którym ktoś mógłby się schować. Ciekawość jednak to pierwszy stopień do piekła. Stal była zimna jak lód. Szczypała opuszki palców, ale mimo tego nikt nie chciał ustąpić. Nie mógł, nie potrafił. Pociągnął zasuwę w bok. Z głośnym trzaskiem ustąpiła, dzięki czemu można było szarpnąć skrzydło do siebie, otwierając je. Gdy tylko dotknął klamki, poczuł we wnętrzu siebie ogromny strach, ale ciekawość była silniejsza. Drzwi bez trudu ustąpiły, skrzypiąc przeraźliwie. Przypominało to wrzask potwora z głębokiej pieczary w samym środku mrocznego lasu. Spodziewał się zobaczyć jakieś niewielkie pomieszczenie, ale zamiast niego ujrzał długi korytarz. Był pogrążony w tak gęstej ciemności, że nikt nie mógł dostrzec niczego na więcej jak pół metra. Nie mogąc pojąć, jak to możliwe, bo przecież ściana domu uniemożliwiała, aby znajdował się tam taki korytarz, zajrzał do środka, by po chwili się odsunąć. Spojrzał na trzymaną w lewej ręce latarkę. Włączył ją i skierował strumień jasnego, ledowego światła we wnętrze korytarza. Ginęło parę metrów dalej, nie mogąc przebić się przez gęsty mrok. Tam, dokąd sięgało, zobaczył ściany zbudowane z nierówno ociosanych kamieni. Posadzka była czarna jak węgiel. Bez przerwy było słychać szum wiatru bijącego w jego stronę i niosącego dziwny zapach. Uciekaj! Krzyczała psychika. Bezskutecznie starała dobić się do jego rozsądku, albowiem ciekawość i fascynacja wygrały. Wszedł odrobinę do wnętrza, aby latarka objęła swym światłem więcej przestrzeni. Ku swojemu przerażeniu dojrzał, że kawałek dalej, po kamiennej ścianie, spływa świeża krew. Gdy uniósł wzrok w górę, zobaczył poprzybijanych metalowymi, kutymi gwoźdźmi ludzi. Wszyscy byli nadzy. Mężczyźni, kobiety, dzieci i starcy w różnym wieku, z przebitymi ramionami, nogami. Ich torsy i brzuchy, a nawet lędźwie były rozorane, zupełnie jakby uciekli z rzeźni albo dopadły ich wilki. Niektórzy mieli gwoździe wbite w sam środek głowy. Jakiś starzec bez nóg i z brodą sięgającą tak nisko, że zasłaniała jego przyrodzenie, jęczał żałośnie, wypowiadając czyjeś imię. Kobieta z twarzą tak zmasakrowaną, że nie można było rozpoznać, gdzie są oczy, a gdzie usta, łkała żałośnie. Kawałki mięsa spadały na obwisłe piersi. Mała dziewczynka, której tors był jedynie szkieletem, ale głowa, dłonie i nogi pozostały nadal normalne. Uśmiechała się upiornie, szczerząc bielutkie ząbki. Przerażenie zacisnęło swoje bezlitosne palce na wnętrznościach Nika. To było zbyt wiele, ale nie mógł odwrócić wzroku. Wszystko, co ujrzał, było równie okropne, co i magnetyzujące. Nie wiedział dlaczego, ale jego umysł wpatrywał się w to nieludzkie cierpienie w psychodelicznym oszołomieniu. Większość postaci wisiała nieruchomo z pustym wyrazem twarzy, z najróżniejszymi obrażeniami, jakie tylko można sobie wyobrazić. Oparzenie, zmiażdżenie, wykrwawienie. Zsiniała szyja i ślad niczym od sznura, rozerwana czaszka jak po wystrzale i zakrwawione, wybałuszone oczy. Większość była workiem mięsa i kości, głoszących nieme świadectwo, w jak tragiczny sposób można umrzeć. Paru nieszczęśników wciąż jednak się ruszało. Oddychali z trudem, wydając ze swoich ochrypłych gardeł ciągłe jęki i oznaki cierpienia. Dość, nie chcę, już. Nick usłyszał z ust jednej z postaci wiszącej po prawej stronie błagalne wezwanie. Kobieta płakała, żałośnie starając się wzbudzić czyjąś litość. Trzęsła się jak osika. Jej piersi zdobiły krwiste nacięcia, z których sączyła się krew. Na gardle Nicka zacisnęły się lodowate palce strachu, przez które nie mógł nic powiedzieć. W mroku ujrzał dwoje płonących ognistą czerwienią ślepi. Wyglądały jak wnętrze pieca z otwartymi drzwiczkami. Oczy patrzyły na niego świdrująco, zupełnie jakby chciały przebić go na wylot. Masywna, spowita czarną mgłą postać wyłoniła się z ciemności. Para ognistych oczu spojrzała w kierunku kobiety, która się odezwała kilka sekund wcześniej. Szponiasta łapa, pokryta łuskami, wystrzeliła z szybkością kobry i złapała bełkoczącą kobietę za głowę, po czym zmiażdżyła ją z donośnym chrupnięciem. Zupełnie jakby to była pusta łupina orzecha włoskiego. Kawałki mięsa, kości, zakrwawionych włosów i mózgu, zalepione krwią z głośnym blaśnięciem, spadły na czarną posadzkę. Nagie, zdekapitowane ciało kobiety wciąż wisiało, przybite stalowymi, kutymi gwoździami do kamiennej ściany, które wystawały z jej klatki piersiowej tuż pod obojczykami. Nick zaczął się cofać, starając się zapanować nad paniką, ale gdy mroczny cień znów spojrzał w jego stronę, Nick odwrócił się i zerwał do biegu. Zajmiesz jej miejsce, powiedział niski i przesiąknięty gniewem głos. Tysiące dreszczy przeszło mu po skórze. Lodowaty, jak pustka kosmosu, pot oblał plecy. Rzucił się do drzwi, które zatrzasnęły się tuż przed jego twarzą. Walił w nie z całej siły, kopał, napierał całym ciałem, wrzeszcząc, że chce stąd wyjść. Wzywał pomocy, ale bezskutecznie. Jedyne, co mu odpowiadało, to śmiech tego czegoś za nim i kroki. Zbliżało się. Czuł przybliżające się ciepło, bijące od oczu tej istoty. Atmosfera gęstniała i paliła żywym ogniem, przez co czuł, jak koszula na plecach zaczyna się praktycznie topić. Spocony jak świnia wyczuwał, że za chwilę zostanie wrzucony na wielki, rozgrzany ruszt i z jabłkiem w gębie będzie się kręcił aż do końca świata. Krzyczał, trapiąc paznokciami po surowo ociosanych deskach drzwi, które blokowały mu drogę ucieczki. Obojętne na tragiczną sytuację, ani myślałyby go przepuścić. Zamknął oczy, nie chcąc widzieć tego, co się zaraz stanie. Jego umęczony umysł doszedł do wniosku, że gdy nic nie będzie widział, to będzie bolało dużo mniej. Czekał na cios. Zdawało się, że niezliczone setki lat, podczas których smagające wichry cierpienia tych wszystkich ludzi, których tam dostrzegł, otulały go niczym ciemności Jonasza w brzuchu wieloryba. Krzyki błagających o ukojenie w śmierci wypełniały mu uszy. wrzeszczeli z przerażenia, paniki, bólu i cierpienia, które razem doprowadzały ich wszystkich do szaleństwa. Pośród tych nieprzejednanych ciemności, okrywających swoim całunem każdy fragment doczesnej materii, niosła się słodka muzyka dla uszu mrocznej istoty, która zmierzała w kierunku Nika. Potępieńcze zawodzenie skazanych na wieczną banicję. Każde z nich umierało w bolesny, wymyślny sposób. Za każdym razem inne, czego nawet średniowieczni kaci nie byliby w stanie wymyślić, by po jakimś czasie wrócić, aby znów umierać w katuszach i tak w kółko, aż do obrzydzenia. Czuł ich strach, czuł ból, który paraliżował, a w tle był głos, który przepełniony nienawiścią śmiał się z cierpienia tych wszystkich ludzi. Czy minęły wieki? Ile mam czekać na nieuniknione? No dalej, kurwa, zabij mnie, jestem gotowy. Myśli przemykały w umyśle Nika niczym pnie drzew podczas jazdy samochodem. Za cholerę nie był gotowy, ale co mógł zrobić? Jedynie czekać. Otworzył powieki i zobaczył opustoszałe poddasze swojego domu. Natychmiast się odwrócił i ujrzał szafę pod jedną ze ścian. Odsunął się od niej, gwałtownie strwożony do szpiku kości, spuszczając wzrok w dół. Nie chciał patrzeć w jej kierunku, czując lęk na samą myśl o tym, co znajdowało się za nią. Przez umęczony umysł przemknęła mu tylko jedna myśl. Musi czym prędzej uciekać z tego domu. Nic innego się już nie liczyło. Nawet to, jakim cudem zdołał się wydostać z tego piekielnego szaleństwa. Tuż za nim rozległo się stukanie. Powolne, cierpliwe. Sparaliżował go znowu strach, jednak tym razem nie był nawet w stanie zamknąć oczu. Czuł, jak drewniane deski uginają się za nim. Nie skrzypiały, chociaż powinny. Tylko to pukanie. Coś skradało się tuż za jego plecami. Cierpki, skrzeczący głos rozległ się tuż obok jego lewego ucha. Dźwięczał niczym strumień rozdygotanego echa między mrocznymi tunelami potępionych odmętów szaleństwa. Z całej tej upiornej tyrady udało mu się zrozumieć tylko kilka słów, które ułożyły się w przerażające zdanie. Będziemy wiecznie razem w worku mięsa, kości i krwi. Na prawej dłoni poczuł zimne, mokre palce, a przynajmniej miał nadzieję, że tym właśnie były. To wybudziło go z letargu i niczym rażony prądem odskoczył w bok. Gdy podniósł wzrok, ujrzał zupełnie nagi korpus kobiety. Nogi nie miały stóp, a każdy kikut stukał o deski niczym kobiece szpilki. Zamiast głowy wyrastały trzy zastygłe w bezruchu macki, które kołysząc się z każdym ruchem muskały powietrze. Dopiero po chwili Nick dostrzegł, że na brzuchu tego koszmaru znajdowały się pionowe usta, z których wysuwał się długi, oślizgły język. Stwór ruszył chwiejnie w kierunku Nika, odcinając mu drogę do klapy na dół. Za nim była tylko szafa i mroczna tajemnica skrywana za jej drewnianym cielskiem. Nick nie był w stanie wyszeptać ani jednego słowa. Spróbował sięgnąć bejsbol, który odturlał się w bok. Był jednak zbyt daleko, aby go dosięgnąć, nim maszkara przypuści atak. Całym domem zatrzęsło. Gdyby Nick stał, z pewnością upadłby w tamtej chwili na kolana. Błagał w myślach nie wiedzieć kogo, aby źródłem tych wstrząsów nie były kroki mrocznej istoty z otchłani. Potężne uderzenie o podłogę sprawiło, że spojrzał w kierunku źródła hałasu. Szafa leżała frontem do podłogi. Wciąż łudził się, że za jej cielskiem będzie po prostu ściana. Naiwnie chciał wierzyć w tę bzdurę, którą podsuwał mu umysł. Drzwi otworzyły się na oścież. Ciemność zaczęła się wylewać z wnętrza pustki po drugiej stronie niczym gęsta śmietana. ogniste ślepia ponownie się ujawniły, a głos, który już wcześniej wybrzmiał, przeszył jego serce niczym rozgrzany do czerwoności żelazny pręt. Łańcuchy czekają, śmiertelniku. Gdy ciemna, gęsta mgła otuliła jego ciało, utracił resztki nadziei. Ulica była pogrążona w zupełnej ciemności. Na jej końcu, jakieś 100 metrów od 4 domów, stał radiowóz z 2 siedzących w środku policjantów. Patrzyli obojętnie przed siebie, zupełnie jakby czekali na coś, co może się wydarzyć, ale też nie musi. Dobrze, że trafił się ten frajer, rzekł kierowca, drapiąc się uporczywie po głowie, a łupież jeszcze obficiej ozdobił jego barki. Bałem się, że pan cierpienia się pogniewa i ukaże nas tak jak Brownów, Davisów i Jonesów. Niższy z policjantów początkowo nic nie odpowiedział. Patrzył na samotny dom w skupieniu, zupełnie jakby odmawiał modlitwę. Ofiara została spełniona. Nie ma czym się przejmować, Jake, powiedział, widząc w okienku poddasza ognistą czerwień, która mogła świadczyć tylko o jednym. Na samą myśl o tym, co się właśnie tam dzieje, ścięło mu krew w żyłach, a na czole pojawiły się kropelki potu. Rozpiął koszulę i otarł mokry od potu kark. To na długo nie nasyci jego pragnienia, stwierdził Jake, przełykając ślinę i wycierając spocone dłonie o uda. Zdecydowanie, dziewice mu najbardziej odpowiadają. Rozmowę przerwał dzwoniący telefon. Na wyświetlaczu widniał napis Mistrz ceremonii. Kierowca odebrał rozmowę i dał na głośno mówiący. Czy ofiara została już poświęcona wiekuistemu? Rozległ się spokojny, ale niepokojący głos. Tak, panie Cardente. Poczekamy jeszcze kilka minut i pójdziemy uprzątnąć bałagan. Zapewnił go kierowca, odpowiadając skwapliwie. Chwila ciszy, w trakcie której zdało się im słyszeć głośne, niemal astmatyczne oddychanie mistrza ceremonii, przeciągnęła się do kilkunastu sekund. Brzmiało to tak, jakby zaraz miał się wydrzeć i skarcić ich z byle powodu. Doskonale. Mam kolejne ślepe owieczki. 2 młode kobiety, które chcą wynająć dom na tydzień. Jutro będzie spotkanie, więc się pośpieszcie. Tak, panie Cardente, powiedział Jake, ale mistrz ceremonii rozłączył się już, nie okazując im najmniejszego szacunku. Nie musiał. Byli tylko pionkami. Siedzieli przez chwilę w milczeniu. Zawsze po telefonie Johna Cardente mieli ochotę zniknąć i żeby o nich zapomniano. Facet wydzielał tak niesamowicie dziwną aurę niepokoju, że wystarczył telefon od niego, a już się było zestresowanym do granic możliwości. Może faktycznie będą dziewice? Spytał Harry z Kevina, otwierając drzwi radiowozu, aby wysiąść. Aby tak było, Carlos. Takim facetem wiekuisty nie nasyci swojego pragnienia na długo. Zmagający się z łupieżem policjant również wysiadł i ruszyli w kierunku samotnego domu stojącego naprzeciw 3 opustoszałych. Cisza spowiła okolice gęstym całunem. Podobnie jak zupełna ciemność na nowo wypełniła poddasze domu Nicka Powella. Rozdział 2. Muzyka rozbrzmiewała na pełen regulator. Ostre dźwięki jednego z klasyków heavy metalowych niosły się wraz z czerwonym mini cabrio. 2 ekstrawagancko ubrane dziewczyny ekscytowały się nadchodzącym czasem błogiego opierniczania. Letni czas egzaminów dobiegł końca, ale dopiero teraz udało im się zorganizować ten mały wyjazd. Jasnowłosa, krótko ostrzyżona w stylu Marie Fredriksson, Nicole Greydown. Przez pierwsze tygodnie sierpnia zmuszona była zajmować się swoją młodszą siostrą. Zwykle o tej porze roku jej matka miała urwanie głowy w pracy. Sytuacja ta była już swego rodzaju rutyną i Nicole przywykła do tego faktu. Ojciec Nicole rzadko bywał w domu, ponieważ był kierowcą ciężarówki i jeździł po całych Stanach. Dzięki temu jednak mógł kupić córce na 21 urodziny pierwsze auto, wspomniane już cabrio, które mimo że było używane i tak wywołało euforię u Nicole. Druga z dziewczyn, Rita Druey, przez większą część drogi przewijała palcem po ekranie telefonu. Przeglądała Facebooka, Instagram i TikToka, niewiele się przejmując ubytkami czarnego lakieru na paznokciach, smyrała powierzchnię telefonu. Nicole sporadycznie zerkała na lewe ramię koleżanki ze swojego rodzaju zazdrością. Rita miała wydzierany od barku aż ponad garstek tatuaż, tak zwany rękaw. Mroczna, płonąca czaszka z zębami wampira, otoczona plątaniną róż, zdobiła powierzchnię ramienia dziewczyny o kruczo-czarnych włosach. Nicole marzyła o tym, aby też sobie coś takiego zafundować, ale jej matka kategorycznie tego zabraniała, argumentując, że póki mieszka razem z nią, to nigdy nie wyrazi zgody, aby jej córka tak się oszpeciła. Sprzeciwka przemknęła ciężarówka z długą, białą naczepą, opatrzoną logiem Panamex. Kierowca zatrąbił, a one w odpowiedzi uniosły środkowe palce. Młode, gniewne panny, które nic sobie nie robiły ze spragnionych spojrzeń mężczyzn. Nicole zwyczajnie nie była zainteresowana żadną relacją. Rok temu przeżyła zawód ze strony swojego chłopaka, Larego, który zdradził ją, bo mimo kilku miesięcy Nicole nie zdecydowała się oddać mu w całości. Problem w tym, że zwyczajnie nie była pewna, czy to odpowiedni moment na tego typu pogłębianie relacji, a przynajmniej tak to nazywała. Natomiast po tym, co się wydarzyło, nie wiedziała, czy kiedykolwiek w ogóle będzie gotowa. Na chwilę obecną starała się olać przeszłość i żyć chwilą. Delektowała się dziką naturą, ciszą, która się z nią wiązała, i twardą muzyką metaliki. Nietypowe połączenie, albo wręcz nawet totalny kogel-mogel upodobań i charakteru. Uważała jednak, że jedno nie musi wykluczać drugiego i zwyczajnie może kochać przyrodę i jednocześnie wzdychać do dźwięków gitary Jamesa Hetfielda. Rita była jej całkowitym zaprzeczeniem. Poczynając od kwestii mężczyzn, bo to ona wybierała, kto może się nią zainteresować i czasami dopuszczała do siebie nielicznych wybranków, impulsywna i wybuchowa. Te dwa słowa wystarczyły w zupełności, aby opisać czarnowłosą piękność. Wszędzie było jej pełno, zwłaszcza tam, gdzie coś się działo. W normalnych okolicznościach nigdy by się nie zgodziła na wyjazd na totalne odludzie, ale nie chciała zostawić Nicole samej. Od zawsze traktowała ją troszkę jak młodszą siostrę. Poza tym przecież wszędzie są ludzie, których można poznać i spędzić dobrze czas. Głośniej, Nicole! Krzyknęła Rita, odrywając na moment wzrok od telefonu. To mój ulubiony kawałek! Głośniej się już nie da, rozkręciłam na maksa! Wrzasnęła Nicole, wystawiając lewą dłoń poza obręb samochodu, aby poczuć pęd wiatru. Jej krótkie, blond włosy nie fruwały tak imponująco jak Ritę, która przeczesawszy swoje długie, czarne włosy, krzyknęła krytycznie. Za cicho! Podróż trwała przeszło 2 godziny. Po drodze zrobiły 2 przerwy, aby skorzystać z łazienki w przydrożnym barze i raz, aby wrzucić coś na ruszt. Siedząc i zajadając frytki z keczupem, wspominały poprzednie wyjazdy. Rita upierała się, że ten konkretny, gdy Nicole struła się alkoholem, był jednym z najlepszych. Pamiętam, chociaż wolałabym zapomnieć. Cieszę się, że tym razem to ja zdecydowałam, dokąd jedziemy. Oj, daj spokój, przecież nie było tak źle. Pff, dla ciebie może nie, ale ja żygałam jak kot po zepsutej mielonce. Zaśmiała się Nicole ironicznie. Gdy uciekła wspomnieniami do poprzedniej eskapady, to jedyne co pamiętała, to to, że po pierwszym wyjściu na miasto i poznawaniu lokalnych obyczajów miała tęgiego kaca i 2 dni leczyła się z bólu brzucha. Powiedziała sobie, że nigdy więcej nie da się namówić, aby mieszać, ponieważ jej żołądek najwyraźniej niezbyt akceptował tego typu eksperymenty. W przypadku Rity sprawa wyglądała trochę inaczej. Mogła wlać w siebie dowolną liczbę trunku, wymieszać, a jedyny efekt, jaki miała, to plątanie się języka i nóg. Niki, przecież Katz jeszcze nikogo nie zabił, powiedziała czarnowłosa. Ta, łatwo ci mówić. Na domiar złego, ty zamiast się mną zaopiekować, to co zrobiłaś? Latałaś za mną i proponowałaś mi czekoladę. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Czekolada, poważnie, na kacu! Ofuknęła ją Nicole, wywijając przy tym frytką jak dyrygent batutą. No chciałam ci poprawić humor, Nicole. Zaśmiała się ironicznie Rita i prędko dodała. Oj weź no, przecież się tobą zajęłam. Kto cię wspierał, jak odprawiałaś wymiotną spowiedź nad porcelanowym konfesjonałem? Spytała Rita. Ty i te twoje kościelne porównania. Nicole pokręciła głową z rezygnacją. Po skończonym posiłku ruszyły w dalszą drogę do Great Hill. Na miejscu były około 13:00 i stwierdziwszy, że właściciel jeszcze nie dotarł na miejsce, zaczęły zwiedzać okolice. Po jednej stronie jezdni stał pojedynczy, parterowy domek z niewielkim poddaszem. Z drugiej strony drogi stały 3 domy, które jeszcze nie tak dawno co rano oglądał Nick Powell, zastanawiając się, gdzie są ich właściciele. Rita oparła się o maskę czerwonego mini cabrio, wpuściła dłonie w kieszenie i zasępiła się, patrząc podejrzliwie na budynki. Po krótkim wpatrywaniu stwierdziła, że jest tu zdecydowanie za cicho, ale Nicole zbyła jej uwagę. Rita często marudziła. Poważnie mówię, spójrz na te domy, wskazała ruchem brody. Wyglądają na opuszczone, to na pewno tutaj? Nicole jedynie przytaknęła i również przyjrzała się 3 budynkom po drugiej stronie jezdni. Otaczały je gęste lasy, które ciągnęły się w prawo i lewo tak, że nie było widać końca. Z jakiegoś powodu narastało w niej wrażenie, że ktoś przygląda się im z pomiędzy drzew. Warkot silnika wytrącił je z rozmyślania o tajemniczych budynkach. Czarny Ford Thunderbird z 1982 roku wtoczył się na podjazd domu i zaparkował obok cabrio Nicole. Drzwi otworzyły się z cichym skrzypnięciem. Szczupły, wysoki mężczyzna w bordowym garniturze i czarną chustą w butonierce ukazał się przed nimi i błysnął idealną bielą zębów. Podszedł sprężystym krokiem, przyglądając się im w dosyć krępujący dla nich sposób. Witam, młode damy, nazywam się John Cardente. Która z pań to Nicole Greydown? Spytał mężczyzna, zerkając raz na jedną, raz na drugą. Nicole uniosła dłoń, a John Cardente podszedł i przywitał się z nią silnym uściskiem dłoni. Następnie ruszył do Rity, która jedynie przez wzgląd na kurtuazję i żeby nie robić obciachu Nicole, pozwoliła mężczyźnie dotknąć swojej dłoni. Jak dla niej, był wyjątkowo odpychający fizycznie przez swój wygląd, który kojarzył się jej z późnymi latami 90. I ten uśmieszek, przywodzący na myśl jakiegoś zboka, któremu chodzą po głowie różne chore pomysły. Jedno trzeba było mu jednak oddać. Cardente był konkretny, a przynajmniej takie sprawiał pierwsze wrażenie i, nie bawiąc się w kurtuazyjną gadkę, zaprosił je do środka swojego domu. Gdy się rozgościły, zaproponował im napicie się coli, którą zakupił specjalnie dla nich. Zostawił je przez kilka chwil same. W tym czasie dziewczyny zaczęły oglądać ściany, sufit i podłogę salonu, w którym się znalazły, i z uśmieszkiem pokerowego szulera John poszedł do kuchni. Przyniósł 2 szklanki i zimną kolę. Szklanki postawił przed nimi na ławie, nalał do połowy napoju, po czym usiadł w pojedynczym fotelu, stawiając zakręconą butelkę na podłodze. Mam nadzieję, że podróż minęła wam dobrze. Założył prawą nogę na lewą i splótł palce u dłoni. Oparł je na kolanie. Rita przyznała, że całkiem znośnie, na co pan Cardente, rozpromieniony, zaczął opowiadać o okolicy. W promieniu kilku kilometrów nie było praktycznie żywej duszy, a najbliższe miasteczko leżało na zachodzie. Wystarczyło jechać dalej tą samą drogą, którą przejechały. W wyniku niezdarności Nicole rozlała odrobinę coli, gdy odstawiała szklankę. Pan Cardente prędko wyciągnął chusteczkę i wytarł wilgotny ślad na blacie. Upomniał, oczywiście łagodnie, aby uważały, ponieważ niektóre meble, w tym rzecz jasna ława, przy której siedzieli, pamiętają jeszcze tragicznie zmarłą żonę pana Cardente. Biedna Judy była wspaniałą kobietą. Zginęła 3 lata temu. Potrąciła ją rozpędzona ciężarówka. To było takie straszne. Powiedział bez cienia smutku, zupełnie jakby relacjonował, jak minął mu poprzedni dzień. Najwyraźniej pogodził się z tą tragedią dawno temu. Została po niej tylko mokra plama. Jego głos stał się nagle hipnotyzujący i dudniący, niczym pukanie do drzwi niosące się echem przez stary, mroczny tunel. Nicole poczuła dreszcze na skórze, gdy słuchała tego wybranego z uczuć monologu. Panie Cardente, te domy po drugiej stronie drogi, czy od dawna są opuszczone? Spytała Nicole, chcąc zmienić temat, czując podświadomie, że Rita w każdej chwili może wykazać się brakiem taktu i powiedzieć coś nieodpowiedniego. Zbyt dobrze ją znała. Kto jak kto, ale właściciel domu, który z pewnością często tutaj przebywa, musiał wiedzieć, co się stało z mieszkańcami tamtych budynków. Mimo wszystko dobrze, aby jacyś sąsiedzi znajdowali się w pobliżu. Rita podniosła swoją szklankę z kolą, upiła łyk i ostrożnie odstawiła, aby niczego nie wylać. Też nie miała ochoty na powtórkę ponurej opowiastki o tym, jak żona pana Cardente przegrała z ciężarówką 1-0. A dlaczego pani uważa, że są opuszczone? Spytał mężczyzna, wbijając swoje szafirowe oczy w blond włosą Nicole. Państwo Brown wyjechali na wakacje do Europy. Z tego, co mi opowiadali, to chyba do Hiszpanii. Nigdy nie byłem orłem z geografii, ale Malaga chyba jest hiszpańska. Mam rację? Spytał, ale nie oczekiwał odpowiedzi od nich, tylko kontynuował swój monolog. Davisowie wspominali, że mają do załatwienia jakieś sprawy spadkowe na drugim końcu stanu. Nie wiem, kiedy wrócą. A Jonesowie? No cóż, trochę to smutne. Wiktoria uciekła z jakimś fagasem i stary Malcolm wyruszył, aby ją odnaleźć. Boję się jednak, co się stanie, gdy ich znajdzie razem. Nienaturalnie długa przerwa wprawiła dziewczyny w niepokój, bo przez te kilkanaście sekund pan Cardente nawet nie mrugnął okiem. Rzecz jasna w jednym łóżku. Kontynuował. Pewnie wyciągnie swoją dwururkę. Wymierzy najpierw fagasa, a później w piękną, chociaż głupią Wiktorię i rozwali im łby na miejscu. John Cardente zakończył swój wywód, nie wyrażając znowu żadnych emocji. Nim weszli do domu, tryskał entuzjazmem. Odwesoły, może lekko zbzikowany facet, ale nieszkodliwy. Stopniowo coś się w nim zmieniało, ale nie były w stanie określić, co takiego. Facet po prostu był zimny jak głaz. Aż nagle, sprawiając, że zarówno Nicole, jak i Rita podskoczyły na kanapie, wybuchnął gromkim śmiechem. Żartowałem. Miałyście miny, jakbyście połknęły żabę, moje panie. Wkręciłem was. Tak to się teraz nazywa w młodzieżowym żargonie, prawda? Śmiał się jeszcze przez jakiś czas, uderzając dłońmi o podłokietniki. Rita i Nicole spojrzały na siebie lekko zakłopotane, ale wzruszyły tylko porozumiewawczo barkami. Pan Cardente po chwili przecierał oczy od łez. Ojej, aż się popłakałem ze śmiechu. Malcolm jest drwalem i pewnie ostro zapiernicza przy wycince. Wróć, gdy wyrobią miesięczną normę i przez resztę wolnego czasu będzie się obijać. A Wiktoria? Cóż, domyślcie się same. Mrugnął do nich nad wyraz dwuznacznie, po czym wstał i wyciągnął klucze z kieszeni, które następnie położył na stole. No dobrze, czas na mnie, uciekam i nie przeszkadzam. Poproszę jedynie $300 kaucji. Co do opłaty za wynajęcie rozliczymy się, jak będą panie wyjeżdżać. Wstępnie była umowa na tydzień. Czy coś się zmieniło od naszej rozmowy telefonicznej, panno Greydown? Nie. Na razie zostajemy przy 1 tygodniu. Chyba że tak się nam spodoba, że zmienimy zdanie. Nicole wyciągnęła portfel i zaczęła łuskać banknoty. $300... Już o są. Proszę bardzo. I dziękujemy za udostępnienie domu, panie Cardente. Powiedziała Nicole i uderzyła Ritę łokciem w żebra, na co ta przytaknęła jej z lekkim opóźnieniem. Gdy pan Cardente wziął pieniądze na pokrycie ewentualnych szkód i wręczył Nicole potwierdzenie, że odebrał gotówkę w ramach kaucji, obdarzył je jeszcze raz uśmiechem i wyszedł z domu, aby wsiąść do swojego Forda i pojechać w kierunku miasteczka, o którym wcześniej wspomniał. Dziwny facet, skomentowała Rita, gdy samochód zniknął za wzniesieniem. Zauważyłaś? Miał białe skarpetki. Zaśmiała się, kręcąc głową. Poważnie? Nie, nie widziałam. Co za obciach? Również się zaśmiała. A czy dziwne? Może trochę? Jak chyba każdy facet, który owdowiał i nie znalazł sobie nowej kobiety. Wiadomo do czego. Dodała Nicole, mrużąc oczy pod słońce, patrząc za znikającym samochodem. Ta, akurat ty się znasz na tych sprawach. Wykpiła ją Rita, na co Nicole się obruszyła i kazała przynieść jej bagaże z samochodu. Nicole wróciła do środka, aby wziąć prysznic. Po podróży była kompletnie wyczerpana. Rita zapukała i poinformowała ją, że pojedzie do miasteczka, aby zrobić zakupy i przywieźć jedzenie i piwo. Zostawię klucze pod wycieraczką, dobra Nicole? Spytała, przytulając twarz do drzwi od łazienki. Usłyszała stłumione przez odgłos lejącej się wody z prysznica potwierdzenie i wyszła z domu, zamykając w nim przyjaciółkę. Zgodnie z obietnicą zostawiła klucze pod wycieraczką i wsiadła do mini cabrio. Nicole odświeżyła się, przebrała w czyste rzeczy i boso wyszła na zewnątrz, aby zabrać klucze. Gdy wróciła do środka, zamknęła się i poszła do kuchni, aby wyciągnąć chipsy serowe, które kupiła na stacji benzynowej przed wyjazdem z rodzinnego Houston. Rita otwarcie potępiła i oficjalnie ogłosiła, że nie tknie nawet jednego. Nie znosiła sera, więc Nicole wiedziała, że cała paczka jest dla niej. Wyciągając ją z pakunków, które Rita przyniosła do kuchni, ale nie rozpakowała, przez przypadek pchnęła bosą stopą listwę maskującą pod jedną z szafek. Przekleła, bo listwa wpadła pod szafkę, a chcąc ją wydobyć potrzebowała latarki. Nie miała najmniejszej ochoty natrafić po omacku na pajęczyny, a tym bardziej na ich właściciela. Poszła więc prędko po swój telefon i włączyła oświetlenie z lampy. Położyła się na podłodze i wypatrzyła białą listwę. Niemało kurzu oraz coś jeszcze. Chwyciła listwę, była całkiem blisko, więc Nicole nie musiała wpychać ręki aż po łokieć pod szafkę, a następnie z jej pomocą zaczęła przegarniać pod szafką cały ten syf oraz przedmiot, który dostrzegła pośród bałaganu panującego pod spodem. Okazało się, że jest to zeszyt, który zdobiły brunatne, ciemne plamy. Przez chwilę przemknęła jej myśl, że jest to krew, ale prędko odrzuciła tę myśl. Zeszyt był pod szafką Bóg wie jak długo. To z całą pewnością tylko brud. Spokojnie, pomyślała Nicole, zupełnie zapominając o listwie maskującej i zaintrygowana znaleziskiem otworzyła je, aby sprawdzić, czy coś jest napisane. Poczuła niepokój. Zaczęła przerzucać na szybko kartki. Prócz dużej ilości tekstu były tam również podobne do tych na okładce brunatne, ciemne plamy. Zaczęła się utwierdzać w przeświadczeniu, że może to być jednak krew. Wróciła na sam początek i przeczytała pierwszą stronę. Mam na imię Susan. Jeśli to czytasz, to wiedz, że nie żyję. Kimkolwiek jesteś, to gdy znajdziesz ten notes, uciekaj. Na kartach tego pamiętnika przeczytasz o strasznych rzeczach. W niektóre będzie ci trudno uwierzyć. Pan cierpienia nadchodzi, wiem to, czuję, że jest blisko. Zbliża się jak nieustępująca fala krwawego przepływu, a gdy uderzy w brzeg, wszystkich nas czeka kres. Mój właśnie nadszedł. Uciekaj. Nicole poczuła łomotanie w piersi. Źrenice się jej powiększyły, zupełnie jakby była naćpana, podniecona czy zestresowana. Wstała z podłogi, zostawiła chipsy i listwę maskującą, po czym poszła do salonu, aby przeczytać zawartość zeszytu. Wychodząc z kuchni, nie zauważyła, że drzwiczki górnej szafki same się uchyliły, a lampa zaczęła delikatnie kołysać się na boki. W tym samym czasie, gdy Nicole siedziała w wynajętym domu i zagłębiała się w intrygującą lekturę tajemniczego notesu, Rita dotarła do miasteczka i postanowiła, że nim pójdzie zrobić zakupy, to czegoś się napije. Małego, zwykłego drinka. Lubiła ryzykować. Kręciła ją adrenalina i nie widziała niczego złego w tym, aby pod wpływem, niewielkim, ale jednak prowadzić samochód. Było wciąż jasno, ale jeden z barów był już otwarty. Przed wejściem stało kilkoro facetów. Większość była starsza od niej, z wyjątkiem jednego młodzika, który zmierzył ją uważnie i zagwizdał, dając do zrozumienia, że wpadła mu w oko. Zresztą chwilę później odezwał się i rzucił pseudokomplement pod jej adresem. Hej, nieznajoma! Niczego sobie dziara! No i ekstra tyłek. Rita uwielbiała nosić czarne, skórzane spodnie, które ciasno opinały się na jej pośladkach, tak jak nie miała nic przeciw palącym spojrzeniom spragnionych kogucików, tak gdy któryś zdobył się na odwagę, aby w mało kulturalny sposób ocenić ją, przystępowała do ataku. Masz zbyt tępy wyraz twarzy, aby takie teksty zrobiły na mnie wrażenie. Powiedziała i ruszyła w kierunku drzwi do baru, które niespodziewanie zagrodził jej jasnowłosy chłopak. Twarz porastała mu imitacją zarostu, która bardziej przypominała nieopierzony kuper małego kurczęcia. Rita ryknęła śmiechem i złapała się za brzuch. Jej biust zaczął się trząść, hipnotyzująco przyciągając wzrok nieznajomego. Co cię tak bawi? Twoje opierzenie, kurczaczku! Jęknęła, nadal czując skurcze brzucha. Wracaj do swojej kwoki i poczekaj, aż coś ci sensownego wyrośnie pod nosem. Trójka mężczyzn, którzy stali na uboczu, zaczęła podjudzać kolegę, aby nie dał sobie dmuchać w kaszę, na co chłopak, wiele się nie zastanawiając, uniósł pięści i ruszył w jej kierunku. Ritę zamurowało. On naprawdę chce się bić ze mną, pieprzony damski bokser, pomyślała, również unosząc pięści. Jej ojciec był instruktorem kraw magii, więc za chwilę nieopierzony kurczak miał doznać srogiego rozczarowania. Rita spuściła mu tęgielanie. Jedyna szkoda, jakiej doznała, to fakt, że złamała sobie paznokieć przy lewej dłoni i że młokosowi udało się złapać ją za tyłek podczas szarpaniny. Po tej zniewadze Rita wymierzyła mu takie uderzenie, że stracił przytomność i przewrócił się pod drzwiami baru. Rozległo się stęknięcie policyjnego koguta. Przekleła pod nosem. Po chwili tłumaczyła się, że została zaczepiona przez chłopaka i sprowokowana przez niego. Ten seksista mnie napastował, powiedziała pewnie, wskazując na wciąż nieprzytomnego blondasa. Czy któryś z was może to potwierdzić? Zwrócił się jeden z policjantów do stojących nieopodal mężczyzn. Przeczesał ciemne włosy, z których obficie posypała się garść łupieżu. Nasz kolega jedynie skomplementował dziewczynę, że ślicznie wygląda i czy mógłby postawić jej piwo, a ona zareagowała agresją z niewiadomego powodu. To pewnie jedna z tych nawiedzonych feministek. Wygląda na niezrównoważoną. Te włosy, ubranie, tatuaż. Powinniście ją... Pojebało cię, facet! Krzyknęła Rita w kierunku zeznającego faceta, który uciszył się, ale posłał jej jadowity uśmieszek. To kłamstwa! Panie władzo, błagam, proszę im nie wierzyć. Trzymają jego stronę. Drugi z policjantów przyglądał się jej prawu jazdy. W końcu z ociąganiem wydał jej polecenie. Ręce na maskę i nogi szeroko. Zabierzemy cię na posterunek i tam złożysz wyjaśnienia. Jake, zajmij się tym dzieciakiem, jego też bierzemy. To chyba jakaś kpina, nigdzie nie pojadę. Stawianie oporu policjantowi na służbie, odnotowano. Chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy mam użyć siły? Policjant wyciągnął pałkę i uniósł ją tak, aby mogła się jej przyjrzeć. Mierzyli się wzrokiem dłuższą chwilę, aż w końcu Rita dała za wygraną. Obróciła się z ociąganiem i ruszyła w kierunku maski radiowozu. Płonęła ze złości, gdy dotykał ją podczas przeszukiwania. Nic sobie nie robił z jej protestów, gdy jego dłonie przesuwały się po jej pośladkach i biuście. Skuli jej ręce kajdankami i wepchnęli ją na tylne siedzenie. Również blondas został posadzony obok niej, ale on, w przeciwieństwie do niej, nie został skuty. Sfrustrowana zaczęła przeklinać na dwoje policjantów. Jeden z nich, wyższy od drugiego, spojrzał za siebie i przez kratę powiedział do Rity. Zamknij się albo będę walił tak długo pałką, aż połamie ci wszystkie kości. Zrozumiałaś? Nie odpowiedziała. Ucieszyła się, jednak nadal zagryzała zęby ze złości. Nicole przerzucała kartki notesu i czytała z coraz większym niepokojem, czując, jak po skórze przebiegają jej dreszcze. Kolejne słowa spisane przed 20 laty przez Susan odkrywały przed Nicole przerażającą prawdę, która była czymś, czego nie szło pojąć ludzkim rozumem. Od 11 maja 1999 roku do 4 listopada 1999. Wraz z moim partnerem Jaredem kupiliśmy dom w malowniczej okolicy na południe od San Antonio. Obydwoje mieliśmy pracę, jednak Jared po kryjomu handlował kokainą. Nie miałam o tym pojęcia. Gdy sprawa się rypła, został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. Byłam zdruzgotana i bez przerwy zastanawiałam się, czy dam radę temu wszystkiemu podołać. Miałam dom na hipotece, męża w więzieniu, który okazał się nie być tym, za kogo się podawał i co gorsza, dziecko w drodze, o czym dowiedziałam się niedługo po tym, jak zabrano Jareda. To był ciężki czas dla mnie. Nie wiedziałam, czy dam sobie radę. Moi rodzice mieszkali na wschodnim wybrzeżu, a teściowie szkoda pisać. Nigdy za mną nie przepadali. Owszem, mogłam wrócić do San Francisco, do rodziców. Nawet rozważałam te opcje. Ale wtedy poznałam ludzi ze społeczności wielebnego Alberta de Cuatresa, którzy nazywali siebie dziećmi wiekuistego odkupienia. Początkowo wszystko było takie spokojne, sielankowe, nie wzbudzało żadnych podejrzeń w każdym razie. Zapomniałam praktycznie o swoich problemach, zaufałam im, wspierali mnie. Koleżanki, które poznałam w tej społeczności, spędzały razem ze mną czas, pomagały w sprawunkach, byłam zapraszana na różne przedsięwzięcia. Poniekąd poczułam, że znalazłam rodzinę, która chce i może mi pomóc. Ta idylla trwała przez kilka miesięcy. Mój brzuch zdążył się zaokrąglić i ciąża stała się już wyraźnie widoczna. Po pół roku ukazali swoją prawdziwą naturę. Jak to się mówi, odsłonili karty, ale nie wszystkie. Oj nie, najgorsze miało dopiero nadejść. Początkowo przyjęłam to spokojnie. Prawdę powiedziawszy, byłam gotowa już od jakiegoś czasu. Sposób, w jaki się wszyscy zachowywali, dał mi jasno do zrozumienia, że mam do czynienia z sektą. A może zostałam po prostu zindoktrynowana. Wyprali mi mózg. Cała ta otoczka pseudo-uduchowionych ludzi, wpatrzonych w... No właśnie, sama nie wiem w co. Nie znałam wtedy jeszcze dokładnie ikony, do której składali modły. Jedyne, czego się dowiedziałam, to imię. Septema. Sekta? Jaka kurwa sekta? Powiedziała Nicole, przerzucając energicznie kartkę. 5 listopada 1999 roku. Dowiedziałam się, że pierwszy raz wezmę udział w rytuale nasycenia. Nie wiem, na czym to polega, ale muszę przyznać, że zaczynam mieć obawy. Myślałam, że poznałam społeczność dzieci wiekuistego odkupienia dobrze, a tu z dnia na dzień okazuje się, że mają więcej tajemnic niż można by założyć. Mistrz ceremonii, wielebny Alberto de Cuatres, wyznaczył mnie oraz 6 innych kobiet jako akolitki. Zastanawiam się, czy mogłabym odmówić i spróbować odciąć się od tego, co tu się dzieje. Teraz dopiero zaczynam widzieć, że wszystko jest sztuczne. Łącznie z przyjaciółkami, które bez przerwy są przy mnie i pomagają we wszystkim. Czuję, że robią to, bo mają w tym jakiś cel. Boję się jednak, że jest już za późno, aby zrezygnować i uciec. Rytuał ma się odbyć w następny czwartek. Następny fragment wspomnień był mocno niewyraźny. Nicole miała problem z odczytaniem, co przed laty zapisała Susan. Zupełnie jakby nie mogła zapanować nad ręką, co praktycznie od razu potwierdziła autorka tekstu. 11 listopada 1999 roku. Nadal się trzęsę, jakbym wpadła do lodowatej wody w środku zimy. Boże, nie mogę zapanować nad dłońmi. To, co widziałam, to było makabryczne. Byłam świadkiem złożenia w ofierze człowieka. Najgorsze, że chłopak był świadomy tego, co z nim robimy. Miotał oczami na wszystkie strony, wpatrując się w nasze nieruchome, odziane w cieniutkie, czarne szaty sylwetki. Gdy spojrzał na mnie, przez ułamek sekundy miałam dziwne wrażenie, że skądś go znam. Młody mężczyzna, związany i zakneblowany, protestował rozpaczliwymi, stłumionymi wrzaskami. Starał się wierzgać członkami, aby zerwać więzy. Z oczu płynęły mu łzy. Leżał nagi, zupełnie jak prosiak. I jak prosiak został rozbebeszony od klatki piersiowej aż do prącia. Miotał się jak oszalały, aż powoli zaczął cichnąć. Nie mogę wyrzucić tego obrazu z pamięci. Nie mogę. To już zostanie ze mną na zawsze. Jego krew wylana na ołtarz ofiarny, trzewia wyrwane i ułożone w swego rodzaju układ poskręcanych symboli. Prawie się popłakałam. Byłam w szoku i chyba dlatego nie mogłam nic z siebie wydusić wtedy. Natomiast teraz piszę jak oszalała. Boże, w co ja się wplątałam? Uczestniczyłam w morderstwie. Nie, to się nie dzieje. Tak, Susan, byłaś świadkiem, powinnaś... Co powinnam? Co mogłam zrobić? Zamknij się! Dziwna końcówka wprawiła Nicole w swego rodzaju niepewność, czy autorka była w pełni funkcjonalna psychicznie. Ewidentnie coś było nie tak, bo przecież z tego, co właśnie wyczytała na samym końcu, wynikało, że rozmawiała sama ze sobą. Zupełnie jak Gollum z Władcy Pierścieni. Mimo wszystko początek tego wpisu był makabryczny. Jeśli to się stało naprawdę... Nicole wzdrygnęła się na samą myśl. 25 listopada 1999 roku. Nie mogę tak po prostu uciec. Właśnie to do mnie dotarło. Wiem już, że byłabym ścigana i prędzej czy później by mnie dopadli. Zresztą ucieczka przed sektą, będąc w plus minus 7 miesiącu ciąży, to nie brzmi jak dobry plan. Jedna dziewczyna, która nie wytrzymała i uciekła, została złapana. Przez tydzień była przypalana żywym ogniem na oczach wszystkich wiernych jako przestroga, a później zniknęła. Zaczynam się bać o moje dziecko. Nie chcę, aby stała się mu krzywda. I tu pojawił się dylemat. Czy ryzykować i spróbować ucieczki, narażając siebie i maleństwo na straszliwe cierpienie? Czy zostać tutaj, wiedząc, że kiedyś też może mnie spotkać coś złego? Od tamtego dnia, gdy widziałam, jak zabito tego młodego mężczyznę, żyłam w ciągłej obawie. Jedyne, co mogę chyba zrobić, to na razie gromadzić informacje, spisywać je i mieć nadzieję, że ktoś kiedyś znajdzie ten notes i zrobi z niego użytek. A ja będę myśleć, jak się uwolnić od tych psychopatów, bo tym dla mnie już są. Od momentu, gdy zabili tę dziewczynę, która chciała po prostu uciec. 29 listopada 1999 roku. Chcę podsumować to, co do tej pory udało mi się ustalić. Uwiodłam jednego z mężczyzn, Daniela, któremu o dziwo nie przeszkadzał mój pokaźny już brzuch, a następnie upiłam go i wypytałam o wszystko, co chciałam wiedzieć. Z dużymi trudnościami udało mi się wyciągnąć od niego, że dzieci wieku istego odkupienia to tylko przykrywka. Sloganowe gówno, które ma przyciągać nowe owieczki, skłaniać je do organizacji poprzez bzdurną papkę, a gdy są już odpowiednio przygotowane, wówczas stawia się je przed faktem dokonanym i wykonuje kilka rzeczy, które mają być przestrogą, gdyby ktoś chciał dokonać apostazji. Tamta dziewczyna, która była przypalana, była tylko figurantką, przypadkową ofiarą, którą przed każdą sesją faszerowali dragami. Prawdziwa nazwa organizacji brzmi Kult Cierpiących. I podobno ma to odniesienie do demona, któremu składają wszystkie te ofiary. Ów demon, Septema, który żywi się poprzez zadawanie bólu swoim ofiarom, ma wynagrodzić członków organizacji, gdy wreszcie uda się sprowadzić go do naszego świata. Kultyści od pokoleń sycą jego głód, zabijając co miesiąc 7 ofiar. W ten sposób mają nadzieję, że gdy przyjdzie wreszcie koniec świata, a według ich przekonań ma to się wydarzyć niebawem, to będą pławić się u jego boku, w szczęściu i dostatku. Po tych rewelacjach odwiozłam nieprzytomnego Daniela do jego domu, którego po spowiedzi jeszcze dodatkowo napoiłam. Na szczęście niczego nie pamiętał, a gdy starał się nawiązać ze mną ponownie kontakt, byłam oziębła i udawałam, że zachował się w niegodny sposób, przez co nie chcę mieć z nim do czynienia. Zastanawia mnie tylko, skąd Daniel wiedział to wszystko, co mi mówił. Może jest kimś ważnym w tej społeczności? Czy powinnam zaryzykować i spróbować wyciągnąć z niego coś jeszcze? 30 listopada 1999 roku. Byłam dziś świadkiem tragicznej rzeczy. Tak, chyba nawet bardziej przerażającej niż tamten mężczyzna złożony w ofierze na początku listopada i dziewczyna oddana w objęcia płomieni. Nie udało się znaleźć ostatniej, wymaganej ofiary dla wiekuistego. Tak określa go mistrz ceremonii, Alberto de Cuatres, przez co demon wybrał kogoś spośród swoich wiernych i zabrał go wraz z jego rodziną. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie, ale tym kimś był Daniel. Owszem, mam pewność, że nikt już się nie dowie o tym, że stałam się świadoma tego, co tu się odwala, ale Daniel miał 7-letnią córkę. Żal mi dziewczynki. Chyba nie wiedziała, co wyprawiał jej tata. Dlaczego nagle przypomniał mi się Jared? To zamknięty rozdział. Tak, ale przecież pamiętasz, co on zrobił. Nie chcę pamiętać. Też cię okłamywał. Okłamywał, przez co znalazłaś się. Nie chcę tego słyszeć. Tutaj. Zamknij się. I tutaj zdechniesz. Wciąż to słyszę. Czasami ciszej, czasami głośniej. Nicole zasłoniła sobie usta i z jakiegoś powodu poczuła smutek. 7-letnie dziecko? Niewinne? Tak po prostu zostało zabite przez to coś. Pociągnęła nosem, próbując się opanować. Zaczęła czytać dalej. 7 grudnia 1999 roku. Dziś uczestniczyłam w kolejnym rytuale nasycenia. Tym razem ofiarą były 13-latki. Chyba wszystkie były siostrami, bo niewiele się od siebie różniły. To, co się działo w czasie dzisiejszego rytuału, To była rzeź. Na samo wspomnienie mam dreszcze. Nie opiszę tego. To za dużo na moje nerwy. Nie wiem w ogóle, jakim cudem udało mi się wytrzymać tam i nie zemdlać. Dziewczynki nie miały nawet 13 lat. 11 grudnia 1999 roku. Dzisiaj zmarł mistrz ceremonii. Wielebny Alberto de Cuatres. Niech mu ziemia ciężką będzie, a dusza zgnije w piekle. Myślałam, że wszystko się nieco uspokoi, ale byłam w błędzie. Jego miejsce zajął John Cardente. Jak dla mnie, Cardente to psychopata z chorym przerostem ambicji, który gdyby mógł, to wszedłby w dupę każdemu, kto jest ważniejszy od niego. Ale gdy tylko nadarzyłaby się okazja, to wbiłby mu nóż pod żebra. Ten szaleniec ogłosił, że planuje wprowadzić szereg zmian, które będą miały na celu usprawnienie składania ofiar. Do końca roku muszą zabić jeszcze 4 osoby. 24 grudnia 1999 roku. Wigilia, co tu dużo pisać. Dziś została złożona ostatnia ofiara. Młode małżeństwo, które przyjechało na urlop, aby uciec od miejskiego hałasu. Od momentu objęcia zwierzchnictwa przez Johna Cardente wprowadzono parę udogodnień. Kilka domów, które w przeszłości należały do dawnych członków sekty, zostały naznaczone piętnem bólu. Nie wiem, co to oznacza, jednak w czasie dzisiejszego spotkania Cardente ogłosił to, będąc wyraźnie zadowolony sam z siebie. Nie chcę wiedzieć, na czym to wszystko polega. Kopanie dziecka zaczyna być coraz częstsze. Nie zostało już wiele czasu. Zaczynam się znowu czuć bezsilna, tak jak wtedy, gdy Jared poszedł do pierdla. Tylko tym razem nie mam już drogi odwrotu. Muszę trwać w tym bagnie do momentu, aż moje dziecko się urodzi. Wtedy spróbuję uciec. Dokąd chcesz uciec? Złapią cię i spalą na stosie jak tamtą wywłokę. Być może, ale moje dziecko będzie miało szansę. Zaniosę je do zakonu, tam się nim zaopiekują. Głupia szmato, nie pozwolą ci. Oni chcą tego dziecka, on chce tego dziecka. Wkrótce cię zamkną. Nie. Tak, zamknął, jak psa w budzie. Nie, proszę, zostaw mnie. Będę z tobą do samego końca, a później będziemy wiecznie razem. Znów ten głos, znów ten pierdolony głos. Nie wiem, skąd się bierze, ale gdy go słyszę, to mam nieodpartą potrzebę pisać to, co mówi. Boże, ratuj moje dziecko. 12 stycznia 2000 roku. Kopanie się nasila. Wiele czasu już nie zostało. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że od początku nowego roku wciąż ktoś jest w moim pobliżu. A to któraś z przyjaciółek wpadnie z wizytą, a to ktoś dzwoni czy czegoś nie potrzebuje. Nagle stali się na nowo uczynni i pomocni. Czuję się, jakby znów się mną opiekowali. Jakby im znowu zależało na mnie albo... O Boże, nie, obym się myliła. Tak właśnie, tak jak myślisz. Zostaw mnie precz! Słyszę tylko śmiech w głowie. Nicole zakryła usta, czując, do czego to wszystko powoli zmierzało. Zmusiła się, aby czytać dalej, chociaż bała się zakończenia. 13 stycznia. Moje obawy zaczynają być słuszne. Te 3 budynki po drugiej stronie drogi. Ciągle ktoś stoi w oknie i obserwuje mój dom. Nawet w nocy, gdy światła są zgaszone, czuję, jak ktoś się przygląda, obserwuje. Jestem osaczona i nie mam szans, aby stąd uciec. Tym bardziej, że zostały dni, a skurcze są coraz częstsze. 14 stycznia. Gdy wyglądam przez okno, widzę po drugiej stronie drogi samochód, w którym siedzi 2 mężczyzn. Pilnują mnie, abym nie zrobiła czegoś głupiego. Bez przerwy ktoś jest razem ze mną w domu. Próbowałam zadzwonić na policję, gdy akurat poszła do łazienki jedna z tych fałszywych żmij, które łażą z tymi słodkimi uśmieszkami, ale okazało się, że mój telefon został odcięty. Stałam się więźniem we własnym domu. Nawet te notatki muszę spisywać po kryjomu w nocy, nakryta kocem przy świetle latarki. Niech ten koszmar się już skończy. 17 stycznia. Wczoraj nad ranem zaczął się poród. Mój krzyk wzbudził śpiącą w salonie na kanapie strażniczkę. Ta wywłoka pierwsze co zrobiła, to wybiegła z domu i zawołała sąsiadów. Nie mam siły rozpisywać się nad tym, co się wydarzyło. W skrócie, urodziłam dziewczynkę. Nie dali mi jej nawet zobaczyć. Zabrali ode mnie moje dziecko. Płakałam, aby pozwolili mi ją przytulić, aby mi jej nie odbierali. Roześmiali się tylko i odeszli, zostawiając mnie samą sobie. Wkrótce umrę. Wkrótce. Słyszę stukanie dochodzące z góry, z poddasza. Zupełnie jakby ktoś tam chodził. Jeszcze szafki w kuchni zaczęły same się otwierać. To tylko mój umysł wariuje. Tak, to tylko mój umysł. Muszę jeszcze... Tutaj tekst się urywał. Ostatnie kartki były poplamione starą, zaschniętą krwią, której pochodzenie po lekturze stało się oczywiste. Susan umarła na skutek wykrwawienia. Leżała w kuchni na podłodze. Leżała dokładnie tam, gdzie nie tak dawno Nicole na boso spacerowała, zaintrygowana znaleziskiem. Z jakiegoś powodu, świadoma wszystkiego tego, co się wydarzyło tutaj przed 2 dekadami, miała wrażenie, że coś jej towarzyszy. Jakaś dziwna obecność. Czy to ty, Susan? Spytała Nicole, wpatrując się w kierunku korytarza. Firanka okna zafalowała delikatnie, ale Nicole nie mogła tego dostrzec, gdyż patrzyła w inną stronę. Czuła bezsilność kobiety, która trochę na własne życzenie, ale z drugiej strony, prawdopodobnie sama również by tak postąpiła, ściągnęła na siebie to nieszczęście. Jakie emocje musiały towarzyszyć Susan w tych ostatnich dniach, godzinach życia? I czy jest możliwe, że jej córka żyje? Tak mi ciebie żal, Susan. Przykro mi, że nie mogłaś zobaczyć swojego dziecka. Powiedziała Nicole, wpatrując się w notes, który wciąż spoczywał w jej drżących dłoniach. Przewertowała go jeszcze raz z nadzieją, że znajdzie coś, co przeoczyła za pierwszym razem. Jedyne, czego jeszcze się dowiedziała, to nazwisko dziewczyny zapisane na okładce z tyłu. Sprawdziła telefon i uświadomiła sobie, że Rita pojechała do miasta prawie 2 godziny temu. Powinna już wrócić. Wybrała numer do przyjaciółki i zaczęła dzwonić, prosząc w duchu, aby ta jak najprędzej odebrała. Przebudziła się w zimnej, obskurnej celi. Bolały ją oczy i nie wiedziała, czy to wina tego ostrego światła, które paliło jej gałki oczne, czy fakt, że cholera jedna wie, jak długo ich nie otwierała. Z jakiegoś powodu miała wrażenie, że minęło kilka dni od momentu, gdy stłukła na kwaśne jabłko tamtego kogucika o niewyparzonej gębie. Powoli sobie przypominała. Zabrano ją na posterunek policji. Złożyła wyjaśnienia, po czym nie wiedzieć czemu posadzono ją na 24 godziny. Czy już minął ten czas? Nie miała pojęcia. Co ja im takiego powiedziałam, co by dało im podstawę, aby mnie zamknąć? Zastanawiała się, czując zawroty głowy. I czemu mam taki mętlik we łbie? Coś jej nie pasowało w tym wszystkim. Nawet nie zdążyła dotrzeć do tego, jak się z nim spotkała podczas relacji. Teraz sobie zaczęła przypominać. Opowiedziała, kim jest, skąd się tutaj wzięła i że razem z przyjaciółką wynajęła domek od Johna Cardente w jednej z okolicznych wiosek. Policjantom zabłyszczały oczy i nic więcej nie chcieli wiedzieć, po czym kazali się jej zamknąć. Posadzili ją w celi. Przynieśli jedzenie i wodę, a gdy spożyła wszystko, zrobiła się senna. Ile mogło minąć od czasu, gdy jej powieki się zamknęły? Spróbowała się podnieść z łóżka, ale nie była w stanie. Poczuła, że coś krępuje jej stopy oraz że ma nadgarstki skute kajdankami. Swoją drogą nie czuła rąk. Leżała na nich i spróbowała jakoś się obrócić na bok, aby chociaż trochę je odciążyć. Wtedy dopiero poczuła, że jest zupełnie naga. Popatrzyła w dół, przytulając brodę do klatki piersiowej i ku swojemu przerażeniu ujrzała, że jej ubrania zniknęły. Co to ma znaczyć do cholery? Ej, skurwiele! Gdzie moje ciuchy? Krzyknęła z całej siły, chcąc wymusić odpowiedź od strażników, albo wręcz, aby z podkulonymi ogonami przybiegli i zwrócili co jej, rozkuli ją i przeprosili za tą poniżającą sytuację. Usłyszała szyderczy śmiech dobiegający gdzieś z lewej strony. Spojrzała w tamtym kierunku i zobaczyła czyjąś sylwetkę, schowaną w mroku celi. Kto tu jest? Ty zabrałeś moje ciuchy? Oddawaj je z wyrolu! Mężczyzna, a raczej chłopak, wyszedł z cienia i podszedł bliżej. Poznała blondyna, któremu stłukła facjatę. Wciąż miał ślady po tamtym zdarzeniu. Ten głupi uśmieszek, który miał wówczas, znowu błąkał się na jego nieopierzonej twarzy. Najpierw sobie wezmę to, na co od początku miałem ochotę, powiedział groteskowo. Rita zobaczyła, że on też jest nagi i gotowy, aby zrobić to, co chodziło mu po głowie. Nie podchodź! Nie dotykaj mnie! Wrzasnęła z przerażeniem, nie wiedząc, czy patrzeć na twarz chłopaka, czy na jego przyrodzenie. Chyba nie chcesz dopuścić się gwałtu! Wykrztusiła, próbując trafić do jego sumienia. Chłopak podszedł i przesunął dłonią po jej udzie, zbliżając się do pachwiny. Zadrżała. Oj, chcę, nawet nie wiesz jak bardzo, powiedział i wszedł na pryczę, na której leżała Rita, i zaczął sposobić się do ataku. Przyjrzał się jej lewemu ramieniu. Niezły tatuaż. Liczyłem, że tutaj na dole też będziesz jakiś miała. Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Wrzasnęła, a po chwili przeciągły krzyk wypełnił celę, gdy blond włosy gołodupiec, jak w myślach go nazywała, wbił się w nią i bez oporu wykorzystał ją do swojej uciechy. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów pociekły jej łzy. Zrozumiała, że nikt nie przyjdzie. Kajdanki na nadgarstkach świadczyły o tym, że te dwa psy były w zmowie z tym chłystkiem. Może to syn któregoś z nich, pomyślała Rita, odwracając głowę w bok, starając się nie myśleć o tym, co się wyczyniało właśnie między jej udami. Milczała nawet wtedy, gdy jej ciałem, chcąc nie chcąc, targnęły spazmy orgazmu. Nie chciała dać mu satysfakcji. W ogóle nie czuła przyjemności, czuła jedynie obrzydzenie. Obrzydzenie do samej siebie, ale w szczególności do tego chłopaka, który wciąż leżał i bawił się jej piersiami. Gdy skończył, hardo powiedziała. Co tak krótko? Czyżbyś był impotentem, frajerze? Policzek zapiekł, gdy z całej siły uderzył ją w twarz otwartą dłonią. Zsunął się z niej i zaczął podziwiać swoje dzieło. Jeśli ci mało, to nie masz powodu do zmartwień. Ustawiła się spora kolejka. Powiedział, otwierając drzwi do celi, pozostawiając Ritę z przerażeniem rysującym się na twarzy. Już nie była taka pewna siebie. Jaka kolejka? O czym ty... Przerwała, widząc jak do pomieszczenia wchodzi kolejny mężczyzna. Dużo starszy od niej. Mógłby być jej ojcem. Wrzasnęła, na co nieznajomy zareagował szyderczym uśmiechem, ukazując pożółkłe zęby. Nicole rzuciła telefon na ławę. 20 któreś połączenie w przeciągu pół godziny. I nic. Zaczynała się martwić o przyjaciółkę. Spojrzała na notes leżący obok laptopa i przypominając sobie o słowach, które w nim były, podniosła się i ruszyła w kierunku drzwi wyjściowych. Po drodze chwyciła buty i zaczęła je wkładać. Złapała za klamkę, ale ta ani trochę nie chciała drgnąć. Siłowała się z nią, nie rozumiejąc jak to możliwe, że ta nie chce ustąpić. Światło zgasło w całym mieszkaniu. No tak, jeszcze brakowało, żeby wypieprzyło korki, pomyślała, po omacku wracając do salonu, aby podnieść telefon. Mroczna sylwetka bliżej nieokreślonego bytu stała za nią, gdy przechodziła z korytarza do salonu. Blade, mętne ślepia wpatrywały się upiornie w jej postać błądzącą po omacku. Gdy Nicole podeszła do ławy i podniosła telefon, usłyszała stukanie w okna. Zapaliła latarkę i skierowała strumień, aby zobaczyć, kto się dobija. Miała nadzieję, że to Rita, która nie mogąc dostać się do środka, zaczęła stukać w okna. Nicole ujrzała swoje odbicie, a nad lewym ramieniem dostrzegła upiorną twarz czegoś, co w najmniejszym stopniu nie przypominało niczego, co dałoby się opisać ludzkimi słowami. Wrzasnęła i puściła telefon, który latarką skierowaną w dół upadł na podłogę. Znowu zrobiło się ciemno. Nicole rzuciła się na podłogę, sięgnęła po urządzenie i w tym samym momencie coś dotknęło jej dłoni. Było zimne, wilgotne i sztywne jak skostniałe palce trupa. Krzyknęła na całe gardło i wiele się nie zastanawiając, zerwała się i pobiegła do kuchni. Jeśli to ty, Susan, proszę, przestań! Wyjęczała, nie wiedząc gdzie się schować. Świeciła latarką raz na prawo, raz na lewo, chcąc mieć kontrolę nad całą przestrzenią. Złapała za taboret i rzuciła nim z całej siły w kierunku okna. Nie pomyślała, że mogła spróbować otworzyć drzwi tarasowe, co mogło być spowodowane stresem wywołanym lekturą notatnika Susan oraz tych wszystkich metafizycznych zdarzeń, które nagle zaczęły się dziać dookoła niej w przeciągu ostatnich kilku minut. Serce waliło jej jak dzwon, a twarz miała białą jak kreta. Szyba pod wpływem uderzenia pękła. Rozległ się huk jak z wystrzału, aż krzyknęła, aż szkło potłukło się na drobne kawałki. Z dworu wpadło nieco chłodnego wiatru. Chwyciła taboret i postrącała nim resztki szkła, które trzymało się w ramię okna. Następnie z taboretu weszła na parapet i dalej przedostała się przez okno na zewnątrz. Chociaż starała się jak mogła, to nie była w stanie uniknąć resztek szkła, które sterczały w kilku miejscach. Rozcięła sobie prawe udo i teraz, trzymając się za nie, odsunęła się od ścian budynku. Cięcie nie było głębokie, ale wyglądało nieciekawie. Daleko z czymś takim nie zdoła uciec. Podniosła telefon i wykonała połączenie na numer alarmowy. Policja przyjechała kilka minut później. Tym razem czuła, że nic nie krępuje jej rąk ani nóg. Była jednak tak obolała, że nawet gdyby chciała, to nie byłaby w stanie się podnieść. Straciłam przytomność. Tak, to jedyne wyjaśnienie, bo zupełnie niczego nie pamiętam po 7., a może 8. razie. Jak mogło dojść do czegoś takiego? Dlaczego? Pomyślała, zwijając się w kłębek i obejmując rękoma swoje kolana. Nadal była zupełnie goła, ale miała to już w zupełnym poważaniu. Przestało się to liczyć. Czy tak wygląda apatia? Masz wyjebane na wszystko i jedyne co się dla ciebie liczy to cisza i spokój? Spytała samą siebie, słysząc kroki dobiegające jakby z oddali. Leżała na czymś twardym, zimnym i nieprzyjemnym w dotyku. Najchętniej by się podniosła i poszła sobie, ale wiedziała też, że nie uszłaby nawet kilkunastu kroków. Tak bardzo była obolała tam na dole. Gdzie ja jestem? Wypuśćcie mnie! Powiedziała cichym, żałośnie piskliwym głosem, nie przypominającym jej dawnego. Kroki były coraz wyraźniejsze. Poczuła dreszcze na skórze. Nie wiedzieć czemu, nagle otuliła ją niepokojąca osłona strachu, który obchodził się z nią jak sztorm okrętem na wzburzonym morzu. Ktoś się zbliżał. Zamknęła oczy i czekała, bo co jej pozostało? Przygotować ofiarę! Powiedział gruby, zimny głos, który zdał się jej znajomy. Poczuła, jak 4 silne ręce chwytają za jej kostki i nadgarstki i rozciągają je na boki, robiąc z niej ogromną literę X. Proszę, chcę do domu. Ja już więcej nie chcę, wszystko mnie boli. Niech nikt mnie już nie gwałci. Jęczała, patrząc to w prawo, to w lewo, przed siebie i odchylając głowę do tyłu. Ukryte pod czarnymi, satynowymi szatami postacie kobiet. Wyraźnie odznaczały się ich biusty pod ubraniem i szerokie biodra roześmiały się kpiąco. Od strony jej stóp pojawił się mężczyzna, którego najmniej spodziewała się tutaj ujrzeć. To ty, gnoju, to wszystko twoja sprawka! Wrzasnęła, próbując się wyrwać kobietom, bezskutecznie. Ofiara gotowa, mistrzu ceremonii. Zechciej czynić honory, powiedziała jedna z kobiet i zaraz w następstwie za nią odpowiedziały pozostałe, które ją otaczały. Z głębi okrytej czernią sali poniosły się dziesiątki innych głosów. Rita podniosła głowę i popatrzyła w dal, starając się dostrzec kogoś. Ludzie, pomóżcie mi, błagam! John Cardente, odziany w satynową, czarną szatę z czerwonymi zdobieniami przy rękawach, zbliżył się do przerażonej, ale i wściekłej Rity. Przesunął dłonią po jej brzuchu, rysując sobie tylko znany symbol. Zabieraj łapy! Sacrificium fit in nomine principis, powiedział Cardente, unosząc drugą dłonią nóż z wygrawerowanymi symbolami, które zaczęły błyszczeć rudą poświatą. Victima! 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 Odpowiedział chór ludzi z głębi sali. Sustipe queso sacrificium nostrum. Kolejne zdanie wypowiedziane przez mistrza ceremonii, który przymierzając się do ciosu, uniósł ostrze w górę. Rita zaczęła płakać i szarpać się jeszcze mocniej. Victima! 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 Skandował maniakalnie tłum. Et tuam da nobis gratiam. Ostrze błysnęło w świetle płonących świec. Victima! 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 Śpiewali wierni, ciesząc się z nadchodzącego widowiska. Rita ryczała, wierzgając kończynami i starając się wyrwać. Na widok wzniesionego nad sobą noża zesikała się, co ani trochę nie wzruszyło otaczających jej postaci. Wiedziała, że zaraz nastąpi atak. Błagam, nie zabijajcie mnie, ja chcę żyć. Zapłakana błagała, czując, że jej los i tak jest już przesądzony. Zaraz się dokona koszmar, który od kilkudziesięciu sekund wyobrażała sobie, obawiając się tylko jednego. Czy będzie bardzo bolało? Ta będzie idealna. Dzięki niej stanę się kompletna. Usłyszała dziwny, nieludzki głos przypominający nienastrojone skrzypce, pieszczący i cierpki dla uszu. Jak sobie życzysz, służebnico Septemy, powiedział John Cardente i zabrał ostrze noża z nadklatki piersiowej Rity, która poczuła swego rodzaju ulgę. Gdy z ciemności wyłoniło się to coś, co wypowiedziało te paskudne słowa, Rita poczuła, jak struny głosowe odmawiają jej posłuszeństwa, bo to, co ujrzała, było koszmarem samym w sobie. Obdarta ze skóry skorupa, która chwiejnymi krokami przysunęła się bliżej jej ciała, położyła na jej łonie lodowatą dłoń. Przez środek korpusu rozpościerała się pionowa szpara, a z szyi tego czegoś wystawały trzy poskręcane, zakrwawione pnącza. Wpatrując się w tę istotę z otępieniem, nawet nie zdążyła krzyknąć, gdy ostrze mistrza ceremonii przeszło przez jej szyję, odcinając głowę od korpusu. Czerep pięknej, czarnowłosej upadł na posadzkę. Jej długie włosy otuliły twarz całunem śmierci. Krew chlusnęła z szyi, a korpusem podrzuciły pośmiertne drgawki. Piersi podskoczyły majestatycznie. Truchło wygięło się, jakby przebiegł przez nie prąd, a po kilku sekundach zwiotczało. Po chwili znowu się zgięło, by następnie spocząć płasko na kamiennym ołtarzu. Przy każdym takim spaźmie nerwowym z odciętej szyi tryskała krew prosto na ubranie mistrza ceremonii. John Cardente nachylił się i uniósł obciętą głowę, wpatrując się w nią jak zaklęty. Podszedł do maszkarona, który zabrał dłoń z łona Rity i wyjął czerep z rąk mistrza ceremonii. Niemal natychmiast macki, które wystawały z szyi służebnicy, ożywiły się i zaczęły wbijać od dołu w odciętą głowę dziewczyny. Następnie czerep osiadł na szyi poczwary, a wszystkie włosy wypadły, spadając na zakrwawioną posadzkę. Twarz Rity pozostawała nieruchoma jeszcze przez kilka sekund, po czym usta i oczy poruszyły się gwałtownie. Minęły 1000 lat. Od chwili, gdy zostałam wygnana, powiedziała poczwara głosem Rity. Otchłań nie była dla ciebie odpowiednim miejscem, moja pani. Teraz będziesz mogła zaznać ziemskiego raju. Powiedział Cardente, uśmiechając się do opoki, która popatrzyła na niego z obojętnością. Tak, wpierw jednak trzeba sprowadzić jego. Zajmijcie się tym, śmiertelnicy, powiedziała i odwracając się przeszła 2 kroki, po czym rozpłynęła się w powietrzu. John Cardente pomyślał o przyszłości, o swojej przyszłości. Doskonale wiedział, co się stanie, kiedy Pan Cierpienia zostanie przezwany i sprowadzony do tego świata. Wtedy odbierze swoją prawdziwą nagrodę. Ta, którą właśnie zabił, nieco pokrzyżowała mu plany. Obydwie kobiety miały wspólnie zostać złożone na ołtarzu wiekuistego cierpienia w udostępnionym domu. W końcu musieli dokonać dzisiaj jeszcze jednej ofiary, więc czas był istotny. Mistrz ceremonii liczył, że Nicole Greydown po prostu zostanie zniewolona w przedsionku wiekuistego. Miało to swój ukryty cel, który znał tylko on. Tak, pomyślał Cardente, gdy nadejdzie odpowiedni moment, otrzymam moją nagrodę. Siedziała w radiowozie i z trudem panowała nad swoimi myślami. 2 policjantów okazało się bardzo pomocnych. Opatrzyli ją, zadbali i uspokoili na tyle, że była w stanie opowiedzieć wszystko, czego się dowiedziała. Słuchali cierpliwie i uważnie, sporadycznie zadając pytania. Nicole ochoczo na nie odpowiadała, gdy wtem przypomniała sobie, że notes z notatkami został w środku domu. Nie wrócę tam. Notes, który znalazłam, jest w salonie na ławie. Gdyby któryś z panów go przyniósł, to... Spokojnie, niech się pani uspokoi. Zajmiemy się wszystkim. Jake, idź po ten notes. Ja z nią zostanę. Powiedział niski, łysy facet siedzący za kierownicą. Drugi z nich bez protestu wysiadł i poszedł w kierunku pogrążonego w ciemności budynku. Nicole wpatrywała się w niego z rosnącym niepokojem. Bała się, że coś się stanie temu mężczyźnie, ale zaraz przypomniała sobie o zablokowanych drzwiach. Już miała o tym wspomnieć, ale mężczyzna bez trudu otworzył je i wszedł do środka. Ja chciałabym zgłosić również zaginięcie mojej przyjaciółki. Zagadnęła kierowcę. Jak się nazywa? Jak wygląda? Zapytał policjant, uśmiechając się kącikiem ust, jednak Nicole nie mogła tego zobaczyć. Rita Druey, szczupła, niewysoka, długie czarne włosy, ubiera się w skórzane ciuchy. Na całym lewym ramieniu ma tatuaż przedstawiający płonącą czaszkę otoczoną przez róże. Z takim czymś to powinna rzucać się w oczy jak klaun na pogrzebie. To spokojna okolica. Raczej nie ma tu dziewczyn o takich nietypowych gustach. Powiedział, zamykając notes, w którym spisał zeznania Nicole. Wysoki policjant długo nie wracał. Nicole z rosnącą obawą zerkała coraz częściej w kierunku budynku, w którym zniknął przed paroma minutami. Drugi z policjantów nic sobie nie robił z tego, że jego partnera nie ma tak długo. Podświadomie czuła rosnący niepokój, który nie wiedzieć dlaczego kazał jej nie ufać tym mężczyznom. Przecież to przedstawiciele prawa. Komu innemu jak nie im powinnam ufać, pomyślała Nicole. Spojrzała przed siebie. Drugi z policjantów bawił się telefonem. Spróbowała wychylić się, aby zerknąć, co robi, gdy wtem Drzwi tuż obok niej otworzyły się i czyjaś dłoń złapała ją za włosy i wytargała na zewnątrz. Krzyknęła z bólu i przerażenia, próbując uwolnić się z uchwytu. Po chwili jej drogi oddechowe zostały zasłonięte dłonią i straciła świadomość. Długo ci zeszło, Jake, powiedział kierowca, wysiadając i obchodząc leżącą na asfalcie Nicole. Nie marudź, pomóż mi ją podnieść, powiedział, strzepując łupież z barków. Złapał dziewczynę za ramiona. Drugi policjant nieco się zdziwił, ale złapał za nogi i poszli z nią do bagażnika. Zanim ją zamknęli, skuli jej ręce i zakleili usta taśmą. Nie powinniśmy jej odnieść do domu? Zapytał Carlos. Jest naznaczona, więc chyba... Zadzwoniłem do pana Cardente. Kazał przywieźć ją na zgromadzenie. Powiedział Jake, wsiadając do samochodu. Jak powiedziałem mu, co dziewczyna znalazła i że sprawa dotyczy Susan Arien, to jedź, czas nagli. Radiowóz ruszył w kierunku miasteczka Great Hill, a cztery pogrążone w ciemności budynki majaczyły upiornie pośród kołyszących się leniwie drzew. Rozdział 3. Szum dochodzący z oddali przywodził odgłos morskich fal uderzających o skraj plaży. Kołysanie sprawiało, że odlatywała myślami daleko, daleko poza postrzeganie własnej jaźni. Gdy otworzyła oczy, nie dostrzegła niczego prócz czerni i ledwie zauważalnych zarysów linii obramowania bagażnika. Boże, jak tu ciasno! Pomyślała Nicole, próbując wydać jakiś głos, ale taśma klejąca stanowiła barierę, której nie była w stanie pokonać. Początkowo była spokojna i opanowana. Tylko spokój może mnie uratować. Myśl, myśl Nicole, powtarzała sobie w duchu. Panika jeszcze nikomu nie wyszła na dobre. Zacznie się szarpać, wierzgać, a w następstwie tego rana na nodze zacznie mocniej krwawić. Powinna oszczędzać siłę. Drugie w kolejce były frustracja i przerażenie. Wbrew zapewnieniom oddała się panice i próbowała wybić kolanem dziurę, jakkolwiek irracjonalnie to nie brzmi. Jedyne co udało jej się zrobić, to nabić sobie solidnego siniaka. Zamrugała oczami, z których spływały jej łzy. Co się stało i dokąd ją zabierali? Kim byli? Bo doskonale wiedziała, że dwoje mężczyzn, którzy ją wieźli, nie jest policjantami. Jako że była kobietą, zaraz miała przed oczami paskudne rzeczy, które tylko mężczyzna może zrobić kobiecie. Później pomyślała, że zabierają ją gdzieś, gdzie ją zastrzelą i... Tylko czemu mieliby to robić? Nikomu już nie mogłam ufać. Przypomniała sobie słowa wypisane na zakrwawionych kartkach pamiętnika Susan Arien i się rozpłakała. Nigdy w najgorszych snach nie założyłaby, że dwójka funkcjonariuszy okaże się wplątanych w organizację o mrocznym charakterze. Pojazdem podrzuciło. Pewnie jakieś nierówności po drodze, a po chwili zaczęli zwalniać. Spróbowała wrzasnąć przez taśmę i piszczeć jak spłoszone zwierzątko. Maska bagażnika otworzyła się po paru chwilach i do środka wpadło blade, mleczne światło pobliskiej latarni. Nicole zmrużyła oczy. Dostrzegła zarys niewyraźnej sylwetki, która stała nad nią i wpatrywała się w nią. Paskudna dłoń zaczęła dotykać jej nogi i przesuwać się od kolana aż do samej góry. Wzdrygnęła się i obróciła tak, aby uniemożliwić napastnikowi molestowanie. Widzę, że się przebudziłaś. Rozpoznała ten głos i omal nie zemdlała ponownie. Zabierzcie ją do celi. John Cardente we własnej osobie. Uśmiechnął się do niej przymilnie i pogłaskał ją po policzku ze swego rodzaju czułością. Po chwili dotykał jej skąpo okrytych piersi. Bałem się, że coś ci się stało, Nicole. Moja ty śliczna ptaszyno. Niedługo będziesz mogła rozprostować skrzydełka. Jego dotyk ją obrzydzał i gdyby mogła, to spróbowałaby go ukryć. Świadomość tego, za co był odpowiedzialny ten facet, który właśnie przesuwał dłonią po jej biuście, wwiercał się w jej umysł jak tytanowe wiertło w cienki kawałek blachy. Pseudofunkcjonariusze wywlekli ją z bagażnika i zatargali jak worek ziemniaków do celi. Próbowała stawić opór, wierzgając nogami i próbując się wyrwać z ich uścisku. Puścili ją i ciężko uderzyła o asfalt przed posterunkiem policji. Zamroczyło ją, a gdy dodatkowo jeden z oprawców uderzył czubkiem pałki policyjnej o jej twarz, znów straciła przytomność. Zimny dotyk na policzku stawał się coraz bardziej uporczywy, ale nie chciała i po części również nie miała siły, aby się podnieść. Jej uszu dolatywał odgłos kropel kapiącej wody, który na dłuższą metę potrafił doprowadzić do obłędu. Powoli uchyliła zdrowe oko. Prawe było spuchnięte. Metr od swojej twarzy zobaczyła grube pręty krat. Przekręciła ociężale głowę i dostrzegła prycz, na której leżał ciemnozielony, zmechacony koc. Nad pryczą, jakieś 1,5 metra, dostrzegła niewielkie okienko, zabezpieczone również kratami. Do celi wpadało spłowiałe światło księżyca. Z trudem podniosła się i zawlekła obolałe ciało w kierunku pryczy. Wgramoliła się i okryła kocem, chcąc zapomnieć o wszystkim, co do tej pory ją spotkało. Wolała również nie myśleć o tym, co czeka ją w najbliższej przyszłości. Po odbytej lekturze wiedziała już, do czego są zdolni ludzie Johna Cardente. Miała tylko nadzieję, że Rita nie cierpiała. Z jakiegoś powodu czuła, że przyjaciółka została złożona w ofierze. Po policzkach Nicole popłynęły łzy. Może to i lepiej, że nie miała pojęcia, jak strasznych czynów dopuszczono się wobec przyjaciółki. Najbardziej psychodeliczne było to, że Nicole siedziała w celi, w której kilkudziesięciu facetów kilkanaście godzin wcześniej obcowało z czarnowłosą pięknością, przygotowując jej ciało do złożenia w ofierze. Jednak Nicole nie miała o tym pojęcia. Podciągnęła kolana praktycznie pod brodę. Starała się ignorować zapach, który wydzielał koc. Nic już nie miało dla niej znaczenia. Gdyby uciekła i zdołała dotrzeć gdzieś, gdzie mogłaby skontaktować się z federalnymi, wówczas miałaby szansę, ale w obecnej chwili jedyne, o czym mogła marzyć, to szybka i bezbolesna śmierć. Byłam głupia. Dlaczego zaufałam tym gliniarzom? Pomyślała, pociągając nosem. Wytarła policzki mokre od łez wierzchem dłoni. Uderzenie metalu o cementową posadzkę celi wyrwało ją ze stanu otępienia. Prawie wyskoczyła z łóżka. Masz i żryj! Rozległo się nie wiadomo skąd. Wszędzie otaczały ją ciemności, a jedyne światło, na które mogła liczyć, to wpadające przez okienko nad nią. Powoli podeszła i podniosła tackę z rozgotowanymi ziemniakami i pojedynczym, krwistym stekiem. Przez chwilę przemknęło jej przez umysł, że ten kawałek pochodzi od zamordowanej Rity i omal nie kopnęła tacki. Wciągnęła powietrze i się powstrzymała. Czemu mieliby zrobić coś takiego? To nie są kanibale, tylko psychopaci. Wszystko może im przyjść do głowy. Kiedy to się stanie? Chcę wiedzieć! Wrzasnęła za oddalającym się odgłosem kroków. Za odpowiedź otrzymała jedynie szyderczy śmiech. Tego dnia słońce paliło jeszcze bardziej niż poprzedniego. Wpatrywał się ze zmęczeniem w drogę rozciągającą się przed nim. W odległości 40 metrów za nim sunęło czerwone mini cabrio. Droga brnęła dalej i dalej, a po obydwu stronach rosły gęste lasy. Nikt obcy się tutaj nie zapuszczał. Chociaż doskonale wiedział, że legendy, które krążyły wokół tej okolicy, są wyssaną z palca bzdurą, to niepokój i tak nie odstępował go nawet na krok. Wewnątrz lasów skrywała się nienazwana groza, która zabierała każdego, kto ośmielił się wejść za granicę drzew, a przynajmniej tak właśnie głosiła plotka. Kilka razy do roku musieli sprawdzać, czy wszystkie regularnie rozmieszczone tablice informujące o zakazie wstępu i ostrzegające o niebezpieczeństwie są w należytym stanie. Gdyby ktoś niepowołany wszedł i odkrył to, co od prawie 30 lat ukrywano w tej puszczy, sprawa mogłaby się rypnąć, a to kosztowałoby ich życie. Nie było rzecz jasna potworów, kanibali, ani nawet morderców, którzy skalpowali swoje ofiary i malowali symbole na swoim ciele, wykorzystując do tego krew zabitych. Carlos zjechał z asfaltowej drogi i zerknął w lusterko wsteczne. Cabrio jechało jego śladem. Wymijał dobrze mu znane kamienne monumenty i wiekowe drzewa upiornie pochylające swoje gałęzie nad drogą. Nieraz drapały pazurami po dachu furgonetki policyjnej. Samochodem podrzucało na nierównościach, aż po blisko 20 minutach jazdy po tych wybojach zaczęły pojawiać się pierwsze pamiątki z przeszłości. Pokryte były grubą warstwą mchu i liści. Skarłowaciałe drzewka wyrastały z ich wnętrza bądź tuż obok, a także w przypadku niektórych zdobiła je solidna warstwa rdzy. Niektóre miały wybite reflektory, obwieszone zderzaki, sparciałe, poprzebijane opony, potłuczone szyby, a nawet wgniecenia na karoserii. Martwe pomniki wspomnień po wszystkich ludziach, których na przestrzeni dziesięcioleci wyprawiali na tamten świat. Z założenia dużo gorsze. Carlos zatrzymał samochód przed jednym z pierwszych, które tutaj zostały dostarczone. Wysiadł i zatrzaskując drzwi rozejrzał się dookoła. Utkwił wzrok we wtopionym w krajobraz wraku, który przed laty przywiózł tutaj jego ojciec. Carlos nie pamiętał tego, gdyż sam był wówczas jeszcze dzieckiem. Rejestracja, z której praktycznie nie dało się niczego odczytać, było ciemnorudym kawałkiem blachy, poprzerastanym miejscami zieloniutkim mchem. Samochód patrzył na Carlosa swoimi stłuczonymi ślepiami z wyrzutem. Po chwili Carlos usłyszał dźwięk silnika czerwonego cabrio. Rozległo się przeciągłe trąbienie, które poprzez połać ponurego lasu i cmentarzyska samochodów poniosło się niczym przerażający krzyk wołającego o pomoc pojazdu. – Zdurniałeś? Po jaką cholerę trąbisz? – krzyknął sobowtór Harego Lejma. – Wołam cię już od prawie pół minuty, a ty nie reagujesz. Chodź tutaj! Machnął dłonią szczupły, wysoki policjant, siedząc dalej w cabrio. Carlos podciągnął opadające spodnie i ruszył w kierunku towarzysza siedzącego za sterami czerwonego samochodu. Już, już, nie pali się przecież, powiedział, wsiadając na miejsce pasażera. Nie, ale chcę czym prędzej załatwić tę sprawę i spadać stąd. Nie przepadam za tym miejscem, powiedział, ruszając powoli do przodu. Mijali kolejne maszyny ustawione byle jak. Wiele z nich sprowadzili tutaj osobiście, więc doskonale pamiętali chociażby białego Forda Focusa, którego właścicieli wraz z dwójką dzieci złożono w ofierze przed 5 laty. Zielony van stał tuż obok z otwartymi szeroko drzwiami, miał wybite wszystkie szyby. Z tego, co Carlos pamiętał, podróżowała nim grupka 6 osób, 3 kobiety i 3 mężczyzn. Po drugiej stronie van miał wymalowany białą farbą ogromny pentagram. Trzeba będzie pogadać z Wikiem. Szczyl bez przerwy przychodzi tutaj ze swoimi kolegami. To miejsce powinno zostać zapomniane, powiedział Jake, odwracając wzrok. Carlos nie skomentował. Poprawdzie miał w dupie, czy ktoś ze społeczności tutaj przychodzi, czy nie. Ważne było, aby nikt obcy nie znalazł tego miejsca. Parę razy mieli już federalnych, którzy szukali zaginionych osób, ale zawsze odpowiadali w taki sam sposób. Nikt taki tutaj się nie pojawił. Niby nic wielkiego, ale zawsze wystarczyło. Zresztą San Antonio było największym miastem w tej części Teksasu, będącym praktycznie przy granicy z Meksykiem. Niby 200 kilometrów, ale co to było patrząc na rozmiar całych Stanów Zjednoczonych. Mało działało karteli, przemytników, handlarzy żywym towarem. Często słyszało się chociażby o porwaniach kobiet, które następnie trafiały do meksykańskich burdeli, gdzie na granicy śmierci, będąc w narkotykowym oszołomieniu, oddawały wszystko, co miały spragnionym seksu Meksykanom. A właściciele czerpali zyski. Znał tamten świat i doskonale wiedział, jak to wszystko działa. Tutaj zaparkuję, obok tego GMC, powiedział Jake i zatrzymał mini cabrio pod wiekowym dębem. Zaczęli przeszukiwać auto. Wszelkie schowki, bagażnik, a także miejsca pod siedzeniami sprawdzali w poszukiwaniu jakichś śladów, które mogłyby zaprowadzić kogoś do ofiar. Zacieranie śladów zbrodni było czymś bardzo istotnym, co zresztą jako policjanci stanowi doskonale wiedzieli. Pusto, nic szczególnego. Chyba wszystko mamy załatwione, Jake, powiedział Carlos i wysiadł z samochodu. Kompan również opuścił wnętrze pojazdu. W dłoniach trzymał kluczyki z przypiętą do nich gumową podobizną Pikachu. Jake rzucił je w kierunku Carlosa, a ten niezręcznie złapał. Dobrze, że niedługo wszystko ma się wypełnić, bo powoli kończy się już miejsce, prawda? Zapytał wysoki policjant. Carlos obrócił kluczami kilka razy w palcach, po czym schował je do kieszeni spodni. Tak, powoli się kończy. Obrócili się i ruszyli w kierunku radiowozu. Nigdy więcej już nie zobaczyli mini cabrio. Wkrótce przestała liczyć, ile czasu już siedzi w tej celi. Nie miała pojęcia, czy minęły 2 tygodnie, miesiąc czy więcej. Włosy miała jak stuksiana. Schudła w tak okropny sposób, że gdyby miała dość sił, to spróbowałaby się przecisnąć między kratami. Śmierdziała niemiłosiernie, a skóra swędziała ją, jakby zalęgły się wszy. Wreszcie któregoś dnia przeklęci gliniarze wpadli, unieruchomili ją i ostrzygli głowę w tak brutalny sposób, że bez przerwy krzyczała z bólu. Po przymusowym spotkaniu z nożyczkami klęczała na posadzce z bosymi stopami i płakała nad swoimi walającymi się włosami. Moje włosy... Dlaczego obcięliście mi włosy? Jęczała rozgoryczona i zasmucona do tego stopnia, że na zmianę płakała, to wpadała we wściekłość. Przeklinała wszystko i wszystkich, ale nikt nie robił sobie nic z tych jej wysublimowanych uroków. Pewnego dnia zjawił się John Cardente i usiadł na zydelku przed celą Nicole. Utkwił w niej wzrok wygłodniałego wilczura. Mimo że oszpecona, to i tak nadal pięknie wyglądasz, Nicole. Wypierdalaj! Nie chcę słuchać twojego bełkotania, obleśny worko gówna! Wyjęczała z zamkniętymi oczami, kręcąc głową na wszystkie strony, jakby uciekała przed bzyczącym komarem. Mam zamiar siedzieć tutaj i mówić do ciebie, ponieważ chcę, abyś zrozumiała, że robimy to wszystko, bo musimy. Poznałaś punkt widzenia panny Arien. Cudowna była. Mam na myśli jej fizyczność. Szkoda, że przybyła do nas będąc już... no wiesz, ciężarna. Zabiliście jej dziecko! Krzyknęła Nicole, otwierając oczy. Zerwała się i rzuciła do krat, przez które przecisnęła chude ręce. Próbowała złapać Cardente, aby go udusić albo urwać mu głowę. Nie przeczę, że tak właśnie się stało. Była to zwykła konieczność. Widzisz, Nicole, może i masz nas za potwory. Prawda jest jednak taka, że my po prostu chcemy żyć. Zrobił pauzę, oblizał wargi. Żyć wiecznie. Obiecano nam to za cenę tych wszystkich nic niewartych dusz, które Septema zabiera. A czy ktoś tak nas nazwie, czy inaczej, to w ostatecznym rozrachunku nie ma nawet znaczenia, bo przecież każde z was kiedyś umrze. Prędzej czy później. Uśmiechnął się do Nicole i wyciągnął paczkę papierosów. Odpalił jednego i zaczął się nim zaciągać. Przeżyjemy was i to my będziemy się śmiać, nazywając was frajerami, idiotami przegranymi. A ty... droga Nicole, Wkrótce będziesz miała przyjemność spotkać naszego władcę osobiście. Zażyczył sobie, abyś była jego ostatnią ofiarą. Wiesz, że nie może się zdecydować, w jaki sposób zakończy twój marny żywot. Mam to w dupie. Pogodziłam się z tym. Żałuję jedynie, że ujdzie wam to płazem, jebani psychopaci. Cardente zaczął się śmiać i strzepnął popiół na podłogę. Wkrótce się przekonasz, co wiekuisty przygotował dla ciebie. Musimy złożyć jeszcze kilka ofiar, aby nabrał pełni sił. Wtedy przedostanie się do naszego wymiaru. Wówczas zostaniesz oddana mu w posiadanie i zrobi z tobą, co tylko zechce. Co zrobiliście z Ritą? Wiem, że stoicie za jej zniknięciem. Czuję to! Krzyknęła nagle, chcąc się dowiedzieć, co spotkało jej przyjaciółkę. Chciała w jakiś sposób zmusić tego psychola, aby zszedł z jej tematu i zaczął mówić o czymś innym. Miała ochotę zwymiotować po tym, co usłyszała. Bała się, ale nie chciała tego dać poznać temu dupkowi. Wszystko tylko, żeby nie dać satysfakcji psychopacie. Nic, moja droga. Twoja przyjaciółka jest tutaj, wraz z nami. Powiedział John Cardente i wtem coś za jego plecami się poruszyło. Z ciemności wyłoniła się pokraczna postać przypominająca kobietę. Zupełnie nagą i mimo swego rodzaju piękną, a zarazem odrażającą. Nicole cofnęła się, kręcąc głową z niedowierzaniem i nie mogąc dopuścić do siebie myśli o tym, co właśnie zobaczyła. Hej, Nicole, tęskniłaś? Usłyszała głos Rity wydobywający się z jej ust. Cała głowa również była czarnowłosej, ale już nie można było tak o niej mówić. Istota, która towarzyszyła Cardente, była zupełnie łysa. Bez ręki korpus, tylko w najmniejszym stopniu przypominał kobietę przez fakt, że posiadał obfity biust. Dalej było już tylko gorzej. Nicole odwróciła wzrok od tej przerażającej istoty. Co wy zrobiliście, Ricie? Spytała, czując jak mocz ścieka po jej udach. Nikt nie zwrócił na to uwagi. Sprawiliśmy, że stała się częścią naszej społeczności. Istota zaczęła chichotać, aż w końcu rozwarła usta tak szeroko, że te zaczęły się rozdzielać od siebie, ukazując rząd przerażających zębów. Nicole zaczęła krzyczeć, a postać z głową Rity kłapnęła złowrogo paszczą kilka centymetrów od krat. Ołtarz zbudowany specjalnie na to wydarzenie wykonany był na wzór swego rodzaju katafalku. Solidny, ciężki i surowy. Dookoła ustawiono wysokie na 1,5 metra świeczniki z grubymi, białymi świecami. Było ich 7, bo przecież 7 była odwieczną liczbą nierozerwalnie związaną z Septemą. Cała podłoga poplamiona była rdzawymi plamami, zeschniętymi i starymi, pamiętającymi ofiary sprzed wielu lat, jak również i świeżymi śladami rzezi, jakich tu dokonywano. To tutaj odprawiano rytuał i składano pokłon wiekuistemu. Długi czas komnata była porzucona na rzecz bram, dzięki którym można było składać więcej ofiar w tym samym czasie. Dla Septemy czas i miejsce były względne. Gdy jednak do miasteczka przybyły 2 młode dziewczyny, jedna została oddana służebnicy, a druga oczekiwała swojego ponurego losu z rąk wiekuistego. Wszystko uległo zmianie. Od 7 tygodni przeprowadzano wyłącznie rytuały na żywo, tak jak przed laty. W tym celu porywano ludzi, aby przyspieszyć upiorną machinę mordu. Świeża krew regularnie była rozlewana w kaplicy, aż nadszedł dzień, na który czekała cała społeczność. Nicole została wywleczona z celi i pozbawiona wszelkiej godności. Zaprowadzili ją ciemnymi tunelami. Pozwoliła się prowadzić jak owca na rzeź. Jej umysł znalazł się w stanie totalnego otępienia. Nie rozumiała, co się z nią dzieje i co chcą zrobić. Prawda, którą wyczytała z pamiętnika Susan Arien, była tak odległa, jakby przeczytała ją w poprzednim życiu. Gdy wkroczyła do sali, zgromadzona rzesza ludzi rozstąpiła się i prowadzący przyciągnęli Nicole do katafalku. Ułożyli ją, a gdy puścili jej ręce, opadły do ziemi. Nie trzeba było jej związywać. Następnie, tak jak za każdym razem, ciało ofiary otoczyło 7 postaci ubranych w czarne szaty i trzymających świece, które następnie przechyliły i wylały cały wosk na posadzkę, na swoje bose stopy. Na samym końcu zjawił się John Cardente. Zebraliśmy się tutaj, moi mili, aby ujrzeć chwałę naszego Pana, który tej nocy uzyska fizyczną możliwość wejścia do naszego świata. Czekaliśmy na ten moment od 10-leci. Dziś spełni się to, co nam obiecano i wreszcie dostąpimy wyniesienia. Świeczki zgasły. Zapanowała totalna ciemność, a co niektórzy na sali zaczęli niespokojnie szeptać. Wtem w suficie, tuż nad leżącą nieruchomo Nicole, ukazała się krwiście czerwona szpara, która stopniowo rosła w oczach. Przybądź, Septemo! Ukaż nam swoją chwałę i zechciej przyjąć od nas tę ofiarę, którą składamy ku Twej uciesze. Victima! 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 Melodyjny chór otaczających katafalk i Johna Cardente zaczął powtarzać jak mantrę. Mistrz ceremonii bez przerwy powtarzał wezwanie, trzymając w ręce grubą, niewielką księgę oprawioną ciemną skórą. Zgromadzeni dookoła ludzie odpowiadali mu za każdym razem w ten sam sposób, jak katarynki, które zacięły się i do znudzenia powtarzają te same słowa. Rozległ się ryk, który uciszył wszystkich. Ludzie padli na kolana i zaczęli z trwogą odmawiać sobie tylko znane modlitwy, na które z krwistego portalu rozległ się szyderczy śmiech. Oto jestem. Ciężki jak ołów głos wypełnił ich uszy, a w następnej chwili Nicole wygięła się jak łuk, otworzyła usta i zaczęła krzyczeć. Nawet John Cardente poczuł trwogę, nie mogąc pojąć, co to ma wszystko znaczyć. W księdze, którą trzymał, wszystko było opisane inaczej. Demon miał uzyskać fizyczną postać, a następnie wykończyć ofiarę własnoręcznie. Tymczasem działo się coś zupełnie innego. Przez krótką chwilę Cardente chciał wydobyć nóż ceremonialny i zadać śmiertelny cios leżącej przed nim kobiecie. Wtem jednak Nicole skoczyła na ścianę i trzymając się jak pająk, popatrzyła w oczy Cardente. A teraz czas na waszą nagrodę, śmiertelnicy. Powiedziała zupełnie nie swoim głosem i zaczęła się śmiać w taki sposób, że wszyscy zgromadzeni poczuli przerażenie. Niektórzy zerwali się z klęczek i zaczęli biec w kierunku wyjścia z sali, ale drogę zastąpiła im niespodziewanie służebnica Septemy. W jednej chwili była niczym kobieta. Nie w pełni, gdyż brakowało jej rąk, stóp, a przez środek korpusu ciągnęła się szczelina, ale mimo wszystko w następnej paszcza istoty urosła do tak niebotycznych rozmiarów, że jednym kłapnięciem przegryzała człowieka na pół. Jeden po drugim przepadali w jej trzewiach. Słowo rzeź nijak nie mogło oddać tego, co działo się w podziemiach. Ludzie krzyczeli, przepychając się i uciekając przed makabrycznym losem. Tratowali się i deptali jedni drugich, byle dalej, byle uciec przed morderczą służebnicą, która rozrywała na strzępy każdego, kto znalazł się w zasięgu jej paszczy. Panie, weź tych wszystkich, jeśli taka jest Twoja wola, ale przecież ja byłem Twoim najwierniejszym sługą. Proszę, nie odrzucaj mnie! Bełkotał John Cardente, wpatrując się w nagą kobietę wiszącą do góry nogami pod sufitem i wpatrującą się w niego płonącymi oczami. Mężczyzna urwał w pół zdania i tempo wpatrywał się w zimne oczy Septemy. Wiesz, co masz zrobić, śmiertelniku. powiedział demon, zeskakując z sufitu i prostując się. Popatrzył na swojego pionka, który właśnie miał otrzymać nagrodę. Tak, mój panie. John Cardente wyciągnął ostrze, które miał przygotowane na zabicie Nicole, a którego używał przez te wszystkie lata. Ujął pewnie za rękojeść, a następnie wbił go sobie w prawe oko, wyszarpnął, a po chwili wbił w drugie. Krew lała się z jego oczodołów jak wodospad. W końcu, po paru sekundach, padł na ziemię i skonał. Septema obrócił się w kierunku swojej służebnicy, która kończyła mielić zgromadzonych na ceremonii ludzi. Jak ty wyglądasz, moja droga? Ogarnij się, powiedział demon i podszedł bliżej. Służebnica podniosła głowę i mrugnęła raz powiekami. Stała się Carlosem, jednym z dwóch policjantów, podobnym do Harego Lejma, którzy podobnie do wszystkich innych naiwnie liczyli na życie wieczne. Doskonale. A teraz pora ruszać w świat. Trzeba zerwać pieczęcie, powiedział demon, uniósł dłoń i pstryknął palcami. Wszystkie 7 świec otaczających katafalk zapłonęło. Bo 7 to jego liczba. Odwieczny cykl dobiega końca. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. Septema, odziany w skórę Nicole, zamknął oczy. Przemienił się w czarny obłok i rozpłynął w powietrzu. Służebnica w postaci Carlosa podeszła do jednej ze ścian, dotknęła jej, a po chwili ukazała się czarna jak smoła dziura. Wcisnęła się w nią i zniknęła, pozostawiając zmasakrowane resztki wiernych i nienaruszonego trupa Johna Cardente. Gruba, niewielka książka oprawiona w czarną skórę upadła tuż obok dłoni mężczyzny. Rozwarła się na stronie ukazującej makabryczną postać pół kobiety, pół szkieletu, która trzyma 7 monet. Pod spodem były słowa głoszące: nadejdą mroczne dni, czarniejsze niźli smoła. Zapłonie krwawy księżyc na pustym nieboskłonie, wieszcząc czas zagłady. Pomazaniec wróci z wygnania, a grzeszni wzejdą na nowo, panosząc się jak chwasty. Krew sącząca się z oczodołów Johna Cardente leniwie zbliżała się do książki, gdy wreszcie złączyła się z nią, ta gwałtownie się zamknęła.